Więc witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku będą tematy, które właśnie tam napisałem, że będzie troszeczkę o też o Call of Duty i gdzie tutaj jest Polska, także będzie też taki, będzie też podanie tam taka do wypełnienia. I oczywiście Extreme Portfolio, czyli tam jak z małego portfolio ustawić sobie ryzyko na jakieś duże wygrane. Czyli postępować z budowaniem portfolio według ryzyka i normalne tematy na krypto, czyli weźcie sobie, przeczytajcie disclaimer i zaczynamy. Cześć, dobra, witam wszystkich. Tak jak mówię, nie jest to porada inwestycyjna. Jak już zapoznaliście się z disclaimerem, to możemy zaczynać. Wszystko, co oczywiście powiem, jest tylko i wyłącznie moją opinią, nie jest poradą inwestycyjną. Więc ruszamy. Bardzo szybko, dzisiaj nie będziemy tutaj za bardzo się plątać na dużej osi. Ładnie idziemy bokiem na Bitcoinie, więc tutaj ta korekta w tej chwili może przybrać, tutaj nadal ma szansę przybrać tutaj, nie wiem, boczną falę z wyłamaniem na górę, tak? Gdyż no tutaj bardzo się tak jakby chronimy przed tym spadkiem, no ale na razie cały czas według tego kanału no jesteśmy tutaj w takiej korekcie, więc trzeba mieć tę świadomość, że głównym takim większym prawdopodobieństwem w kanale to jesteśmy w korekcie. Dlatego jak ten kanał jest wybijany, to znaczy, że nie ma już mowy o korekcie, tylko po prostu jest, powiedzmy, dany impuls, ale w tym momencie, tak jak idziemy z trendem, dlatego jak coś jest w kanale, to jesteśmy jakby w korekcie i tą korektę byśmy kontynuowali tutaj, tylko się wybiliśmy z niej właśnie tutaj, więc istnieje takie po prostu mais o menos, czyli i to w tym momencie. Ja czekam po prostu, aż wybijemy ten moment tutaj na 28, wtedy będzie wiadomo, że idziemy powiedzmy na trójkę i tutaj będzie taka większa czwórka i byśmy ładnie tutaj to zrobili. Albo po prostu tutaj zaczniemy gubić ten moment, no to wtedy idziemy do dołu, tak? I w tym zaraz to zoomuję, i w tym range'u tutaj, co widzimy, w tym range'u tutaj, ładnie opiewa nam tutaj VWAP, zobaczcie, i likwidację w tej chwili, oraz tutaj nam poziomy VWAP-u bardzo ładnie funkcjonują i też mamy tutaj likwidację, więc w tej chwili trading jest od tego momentu shorty, od tego momentu longi. Jeżeli ktoś po prostu jedzie w tym temacie, tak jak teraz byłby to na przykład short, tylko że akurat jak będziemy przechodzić poniżej tego VWAP-u, tak, bo teraz na razie mamy support, to by się załapał i na przykład jakbyśmy to mieli przełamywać w ten sposób, no to już by był tutaj w tym momencie. No niestety, ale trzeba zaczekać czasami, żeby coś z tego było. No inne monety może później przejdziemy, bo na pewno będą jakieś pytania dalej, więc nie będę tutaj na razie pokazywał, tylko powiem, żeby zwrócić uwagę na fan tokeny. Zobaczcie, poszło nam tutaj, Juventus nam poszedł i to jest Juventus pattern. Zobaczcie, jak podobne są, momencik, jak podobne są tutaj te kwestie i te patterny. Ok, ACM, ASR, zobaczcie. A też tutaj na dole, to wszystko jest, wiecie, Juventus, nie? Więc są szanse na to, żeby na przykład te monety mogły też odbić, czyli te fan tokeny, które razem tutaj odbijają. No i nasz ZEP fajnie tutaj zaczyna bottomować i wychodzić powoli z tego poziomu dniowego. Tutaj z tej dnióweczki. Jak wyjdziemy powyżej, to będzie super, a na razie tutaj bym postawił kolejny poziom, dniowy taki, i w tym miejscu jakbyśmy mieli takie właśnie odbicia i kanał, to by można było to zakumulować w tym momencie. Złoto weźmy, dzisiaj ciekawe były wczoraj non-farm payroll reports. Zobaczcie ten employment, jaki jest, czyli zatrudnienie w Stanach. 336 tysięcy przed wyborami. Było 227,
myśleli, czyli według prawidłowej trajektorii miało być 170 tysięcy zatrudnionych ludzi, tymczasem jest o wiele więcej, jest oh my god, przebili wszystkich, czyli znowu zaczynamy gotować książki. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle patrzy na te dane jako, nie wiem, tym samym zobaczcie, unemployment rate, ok, jest taki sam, czyli liczyli, że spadnie, ok, no zobaczcie, jak sobie sami, tutaj strzelałem w stopę. To jest bieżący, tak? To jest ten, który oni myśleli, że będzie na tym odczycie. Natomiast był tak samo jak bieżący, czyli jest bez zmian, prawda? Bezrobocie jest bez zmian. Ludzi na bezrobociu jest 3,8%. Nie spadło bezrobocie, że więcej ludzi znalazło zatrudnienie. Tymczasem ilość miejsca do zatrudnienia jest o 50% prawie że większa. No toż to nie ma nawet... Nie wiem, to chyba, nie wiem, chyba to jakaś tam małpa układa to wszystko w tym całym tam ich gusie, odpowiedniku gusu, tak? Złoto, no zobaczcie, tak jak mówiliśmy w klasycznej środzie, że tutaj ta dywergencja i to złoto bardziej wychodzi, że mogłoby się wyłamać na podbicie tutaj, no i zaczęło się właśnie tutaj wyłamywać. Czyli jak ktoś miał takie trady na złocie, to to czemu nie? A tutaj jeszcze miałem włączyć właśnie, a to później włączę. Czy się to włączyło? Nie. Także tutaj mieliśmy takie podbicie, tak jak tutaj myślałem, że właśnie może być to, no i na razie się to sprawdza, tak? Na razie mamy ten oversold tutaj bardzo, bardzo, bardzo głęboko i pierwszy target byłby tutaj do dotknięcia do EMA 30, nie? Czyli jeszcze troszeczkę byśmy mieli tutaj tego range'u. Możemy sobie oczywiście to zmierzyć. Weźmy sobie fipsy od tutaj tej górki dotąd. No i tutaj pasowałoby nam takie właśnie podbicie do 1864 lub, no to jest to samo prawie, lub od tego, tutaj pierwsza reakcja się robi, lub tutaj 1855, tak bym widział. Czyli może być tutaj takie podbicie dosyć małe. Okay, jeżeli zobaczymy wyższy dołek, to wtedy tutaj gdzieś tutaj do tej okolicy byśmy poszli i byłaby to taka, powiedzmy, korekta ABC, okay. No jeżeli ten kanał pęknie, to wtedy będzie to impuls i nie wiem, w magiczny sposób wracamy ze złotem, ale na razie bym po prostu na to tak nie liczył. S&P, proszę bardzo, ładne odbicie wraz z DXY malejącym. O, tutaj pięknie, cały czas się posuwamy, więc no nie wiem, ja myślę, że to będzie tak jak w porównaniu w tutaj, no, że pokazywałem to rano na Market Update, że obligacje dwuletnie, rentowność dwuletnich obligacji pokazuje, że ostatnio ten cykl był troszeczkę napięty, opóźniony, że obligacje spadały, giełda pierwsza do góry, potem spadała, tak? I teraz też mamy, zobaczcie, giełda tutaj próbuje. I jak przejdziemy all time high, okay, jeszcze jak przejdziemy te lokalne all time high, to później raczej idziemy na główne i dopiero później coś się stanie, że giełda by się załamała, bo zaczęliby zmieniać właśnie interest rates. Dobra, weźmy sobie tutaj na razie. Tutaj zobaczcie, był dzisiaj był hack Galaxy, czyli takiego walleta. Nawet nie wiem, czy takie coś było w ogóle i DNS-y poległy, więc... ciekawe, to jest taki jakiś online'owy chyba, że się stronę chyba ładuje, no bo tak mi się wydaje, chyba że tak jak MetaMask ma providera, przez którego dociera się do MetaMasku i na niego na przykład mógł być na nim hack, także gorące wallety, widać, że może to być jakiś tam prekursor do ich ataków. To jest dobre, zobaczcie, wiadomo, ekonomiczna tutaj piaskownica i nasz kurna tutaj łopan łopata. Tu powiedział, że właśnie Putek powiedział, że trzyma nas wszystkich tutaj za jaja on. I co najciekawsze jest, okej, okay, co najciekawsze jest, zobaczcie, że tu mamy fat checked, okej, okay. Że to jest okej, okay. Fat checked, okej, okay. A ostatnio jak ten koleś co pokazywał, że tam robił, podnosił tam rękę, wiecie, i tam drapał się po nosie, a drugą miał wyprostowaną i że tam oddawali cześć, tak? No i taki jakiś tam reporter, który to pokazywał, normalnie mu wjechali do chaty, to w UK i go tam, że zabrali go, że no misinformation daje i w ogóle. Nie wiem, czy widzieliście też, ale na YouTubie już istnieje możliwość zgłaszania i jest kategoria misinformation.
Czyli oni się przygotowują do tego, więc no nie wiem, no mi się wydaje, że większość kanałów, jak oglądacie, ten też prawdopodobnie po prostu zaliczy zgon, zostanie wytegocona, ponieważ no albo będzie coś nie halo, albo będzie coś nie teges, albo coś tam i do widzenia. I wydawałoby się, że to byłby koniec, ale prawdopodobnie wzrośnie rola innych kanałów, czyli dystrybucji innych kanałów, tak jak Rumble oraz jakieś nowe powstaną. W tym liczę, że powstaną też takie na blockchainie. Teta i tamte inne, powiem wam, to tylko dobrze wygląda na papierze, ale w funkcjonowaniu normalnym bieda. Bieda, bo kiedyś próbowałem tam się dostać, nie wiem, może półtora roku zrobili coś nowego, ale widać już, że bardzo boją się cenzury. To mogę powiedzieć, cztery tak się bali, bo jak chciałem tam coś dać, to pierw musiałem wejść na jakieś forum, skopiować jakiś klucz, tego klucza nie było, więc musiałem poprosić na forum kogoś, żeby mi wysłał klucz, który ja mogę skopiować, a następnie wkleić, poczekać na autoryzację. Ja sobie myślę, pierdzielić was mówię, pierdzielić. Także nie ma sensu, to jeszcze nie jest to, tak? Alcatraz, uważajcie, będzie tutaj taki event. Platform will launch on the last week of October. Także w ostatnim tygodniu miesiąca odpali się Alcatraz. I tutaj Alcatraz ja już pokazywałem, ale zaraz to tutaj Alcatraz. Alcatraz pokazywałem i to był ten coin, który tak szedł w takim range'u. Tylko, że chyba tutaj tego range'u nie mam narysowanego akurat. Mam narysowany, tak. I tutaj on teraz retestuje to, także nie wiem, pamiętajcie, to jest bardzo mały projekt, ale o tym dzisiaj też będziemy mówić, więc do tego na razie nie będę tutaj strzępił języka. Siemanko, Maciek, info z placu boju. Gadałem na bazie z szefem, co tam słychać i tak, tak i tam dalej. I uwaga, powiedział, że od grudnia niemiecki maut, opłata za autostrady MOT, tak to się chyba wymaga, MOT, opłata z autostrady dla ciężarówek wzrasta, o uwaga, bo to jest hit, 83%. Ja nie muszę sobie mówić, co to oznacza dla grubego Janusza. Koszt transportu, czyli biegni, gruby biegni, koszt transportu wzrośnie dosyć potężnie, czyli mamy wzrost kosztu paliwa, tak, ropy. Będziemy mieć wzrost kosztów transportu, będziemy mieć wzrost kosztów produktów, a gospodarka, jak widzimy, zaczyna zwalniać. Więc sami widzicie, że próbują oni wykończyć tą gospodarkę, jak coś. Z 19 centów pójdzie na 36 centów za kilometr. To jest transport, za kilometr. Więc kto to będzie płacił wyżej za wszystkie te rzeczy? No wiadomo, mamy konsumenci. I teraz dochodzi do tego taki ciekawy manewr. Bo teraz tak. Każdy się przyzwyczaił, że konsumer, tak, konsument weźmie koszty na siebie, tak, że powiedzmy mamy droższy prąd, a spoko, konsument to weźmie, mamy droższy rent, a spoko, konsumer to weźmie, mamy droższe tam, nie wiem, kakao, a konsumer to weźmie, tam, nie wiem, gulasz starej baby z Chin i kuny podrożeje, a konsumer to weźmie, ale to będzie do momentu, aż portfel konsumenta, który ma dzielone, powiedzmy, na rent, ma dzielone na jedzenie, to wezmę food tutaj, tak, i ma dzielone na energię, tu już będzie coraz mniej tych pieniędzy będzie, bo te kwadraciki będą się rozpychały, aż wreszcie dojdziemy tutaj do końca portfeli, już u niektórych są takie końcówki tych portfeli, że trzeba będzie poświęcać któryś z tych głównych parametrów, tak, albo energię, albo jedzenie, albo shelter, tam nie ma, albo kredyt, albo rent, albo tam kto to tam ma. I później dojdzie do tego, że na któryś z tych trzech rzeczach trzeba będzie oszczędzać. I już podwyżek więcej nie zaakceptują ludzie. Po prostu nie zaakceptują i to się zbliża. Tylko, że tutaj u nas przyzwyczaili się wszyscy, że to będzie zawsze ok, zawsze będzie tak szło, zawsze będzie do góry, zawsze będzie pięknie, ale takie coś będzie. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Teraz zauważyłem, że dużo kanałów różnego typu YouTube'owych, w tym w Polsce jest, tutaj nie będę mówił kto oczywiście, ale jest taki właśnie robienie takiego gotowania firu takiego, nie? Czyli szczypta w tym, szczypta w tym garnku, zobaczcie, o, w tym garnku, ok, tutaj, ktoś dodaje szczyptę, ktoś dodaje szczyptę strachu, ok. Ktoś tam doda szczyptę jakiegoś tam terroru, ktoś tam doda szczyptę jakiejś, powiedzmy, recesji, nie? I tutaj, żeby już tutaj straszyć, ale to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz, zobaczcie, to jeszcze nie teraz,
widać, że przygotowujemy się do takiego dipu, a następnie szybkiego odbicia. Tak? Szybkiego odbicia. Tylko pierwszy musimy zobaczyć, aż te obligacje, ten, aż rentowność dwuletnich obligacji tutaj klapnie. Ale później, i to napędzi w ogóle gospodarkę, zobaczycie, pomyślcie sobie, teraz w tej chwili gospodarka rusza, bo mamy kredyt ten 2%, tak? I on tam się zbiera, on tam gotuje wszystko. Ale później, jak już będzie powiedzmy ten dip i stopy procentowe zejdą, to zejdą stopy procentowe kredytów hipotecznych, co jeszcze bardziej napompuje rynek nieruchomości. To będzie po prostu ultra pompa, tylko tak około półtorej roku. I później, tak jak tłumaczyłem, że tego paliwa, zobaczcie, bo to jest, to teraz wałkuje cały czas, bo prawdopodobnie to będzie wałkowane przez innych za jakieś, podejrzewam, 2-3 miesiące, no może 6 miesięcy, że całość tutaj zebranych tych pieniędzy, to jest kredyt, ok? Wszystko, co tutaj weszło, pamiętajcie, że to trzeba oddać odsetki do tego. Skąd te odsetki będą? Skąd te odsetki? Te odsetki, bo tych pieniędzy nie było. Prawdziwa gospodarka gdzieś mniej więcej jest na tym poziomie. Rozpędzona dała tutaj i tutaj trzeba te odsetki zapłacić. Skąd te odsetki mogą być? Te odsetki mogą pochodzić tylko z dwóch rzeczy. Albo z biznesu, a ten zależy od nowych kredytów. Więc jeżeli procenty idą do góry, okay, procenty idą do góry, to kredyty opadają, prawda? Więc jeżeli procenty spadną, okay, to kredyty pójdą do góry. Ilość kredytów będzie wzrastała. Czyli tutaj będziemy mogli znowu wziąć jeszcze więcej floty, żeby spłacić to i tym samym dokoptować jeszcze to, tak? Już tutaj, już na maksa. I pytanie jest, kto to zapłaci? Potrzeba by było jeszcze więcej, jeszcze więcej tych kredytów, okay, żeby je tutaj spłacić, ale prawdopodobnie już nie wystarczy tego wszystkiego. I wtedy zacznie się ciąg w dół, okay, ciąg w dół. Pomyślcie sobie, teraz na przykład każdy tam, wiecie, że tam czy nieruchomości stanieją, czy nie stanieją, tak? Bo każdy ma jakby nie było dostęp do tego kredytu, każdy ma dostęp do tych fiatów, do jakichś tam powiedzmy pieniędzy i tam i tak to się robią, bo jest biznes, ale co będzie jak nie będzie tych kredytów, to ta strona kredytowa osłabnie, a w Polsce nie jest akurat ona przeważającym momentem na kupno, teraz prawdopodobnie rośnie już, ale już ludzie nie kupują z lokat za gotówkę. A druga sprawa, będzie to mniej biznesu. A co jest jak mniej biznesu? Jest jak consumer sentiment jest słabszy. Ludzie nie kupują. A jak ludzie nie kupują, to co się dzieje z biznesem? Biznes nie zarabia. A jak biznes nie zarabia, zaczynają się zwolnienia. Jak zaczynają się zwolnienia? Ludzie nie kupują. A jak ludzie nie kupują, to ten paradoks, ten tak zwana koło śmierci nakręca się, aż dochodzimy do po prostu wywalenia w powietrze naszych tutaj tirów tak zwanych. Już dawno o tym nie mówiłem, co? Tier 1, Tier 2 i Tier 3. I te firmy tutaj stawiające się, tutaj mamy T1, T2, T3, tak? Te odpadną jako pierwsze, te firmy z Tier 3. Te troszeczkę się zredukują i oberwą te z Tier 1, ale mniej więcej nowe koło będzie takie, że tutaj będą Tier 2. I zobaczcie, ile tego biznesu, tutaj może dam to na żółto, ile tego biznesu odpadnie. Okej, okay, to będzie, tutaj będzie kasacja tego, tej drogi. Dosyć dużo. Praktycznie podejrzewam, że będzie to 3/4 biznesów, które powstały od lat 2013 do teraz. Po prostu one będą zamiecione pod dywan. Dobra? Zobaczcie tutaj. Tworzy się Metrobank. Metrobank tworzy się na niezły spadek. Czyli tak samo było z Silicon Valley Bank, tak samo było z First Republic, tak samo było z innymi. O, czekajcie, bo tutaj muszę puścić tutaj, zobaczcie, panel partnera, poczekajcie. Pyk, mam nadzieję, że wejdzie wszystko, dobra. Tutaj będę teraz musiał się pilnować troszeczkę przez kolejne parę chwil. Dorobię potem grafikę tutaj inną, ale już zaczynam z takim czymś. Miałem dwóch chętnych tutaj, może będę miał kolejnych dwóch chętnych, więc wszystkie miejsca bym miał zajęte i byłaby to pierwsza monetyzacja mojego kanału. Więc zobaczymy, czy to wszystko tutaj zaskoczy. Więc wracamy tutaj do tego banku. Wiecie, jak Silicon Valley Bank siadał, było podobnie. First Republic siadał, było podobnie. Więc wysokie stopy procentowe mówią, że obligacje są bardzo tanie. A jeżeli bank musi obracać pieniędzmi i ma część asetów
w tych obligacjach, ale nie musi ich raportować, bo według prawa obligacje są tak pewne, że nie trzeba ich nie trzeba ich raportować. Jednak jeżeli dochodzi do ich uwolnienia, tak zwane maturity, czyli dojrzenia, że muszą one już być sprzedane, bo już po prostu są uwalniane, wtedy wchodzą na księgi, a te są na niezłym stracie, na niezłym minusie. Więc jeżeli są na niezłym minusie, to znaczy, że księgi dostaną po dupie. Jak dostaną po dupie, no to zaczyna się ewakuacja z banku, bo bank ma problemy z płynnością. Jak ma problemy z płynnością, nagle zaczyna się eskapada. I uważajcie, bo być może będziemy świadkami, że do naszego garku, wiecie, stara baba z Chin, gotuje nam tutaj niezłą, zupę, tak? Powiedzmy, doszły tutaj nam ci deweloperzy chińscy, okej. Mamy tutaj rozgrzane procenty, okej. To będzie niezła, ten będzie taka taka pierna ta zupa będzie, to tak jakbyśmy tam te, jak się curry, o taka będzie tutaj z curry trochę tego mi się wydaje. I tam mamy procenty, potem mamy, zobaczcie, bezrobocie na bardzo niskim poziomie, okej. Później mamy ten Producer Price Index i ten Manufacturing Index, tak? Też tutaj możemy dołożyć. I nagle dochodzą nam banki, które też sobie wkładam, także ta zupa tutaj, co się gotuje, ta zupa cały czas tutaj nabiera pary i wkrótce będzie taka pokrywka by była, więc możemy dojść do takiej strefy, bym powiedział. Nazwijmy tą fazę tak bardzo dźwięcznie, a tak, wszyscy wiemy, że jesteśmy w kanale kibel bez dna, tak? To wiemy, że to wszystko jest kibel bez dna, ale w tym kanale są takie małe korekty i to by było, powiedzmy, bulgoczący garnek, ok? Będziemy na tym, na bulgoczącym garnku w tej chwili tu wchodzimy i będzie pokrywa tak blu. Może z czasem wymyślę lepszy taki tytuł. Bulgocząca pokrywa albo coś takiego. I zobaczcie, poszczególne wiadomości coraz bardziej zrobią. A jeszcze trzeba było tutaj X-Men te atakują do nas. Więc o tutaj coś takiego, a jeszcze mamy UFO też, tak? Zobaczcie, ta zupa będzie zawierała naprawdę składniki, nie byle jakie. No i oczywiście tam z danych każdy mówi to i tamto. Ale teraz przejdźmy tutaj do Polski, zobaczcie. Nie wiem, ale troszeczkę tutaj wygląda to na takiej zasadzie, że mamy różne flagi na początkowym wideo, zaraz pokażę to wideo, jeśli chodzi o Call of Duty. No i tutaj bum, różnego typu są, wiecie, żołnierze, różne są flagi, tak? Jest francuska, jest amerykańska, tutaj jest polska oczywiście, tak? Tutaj Francuz staje, właśnie nie, za bardzo nie widziałem, nie mogę tak z daleka rozszyfrować, co to jest. Tu też nie mogę rozszyfrować, tak jakby to była, nie wiem, Niemcy albo właśnie Stany, nie wiem, tutaj Polska jest. Także zobaczcie, jak to się komponuje wszystko, okej? Ktoś powie, że to folia, ale no nie wiem. I tutaj na końcu pada polski żołnierz i nie pamiętam tylko, kto go tutaj łatwia. Zaraz zobaczę, tutaj mi właśnie Saria to mi podesłał, momencik, gdzie jest to wideo? Jest trailer, jest tutaj. No zobaczcie, to wygląda. Nie wiem, czy ja muszę pauzować na tym. A tu bez dźwięku jest, dobra. No i tutaj bla, tak? Zobaczcie ci żołnierze. Okej, tutaj no, mnie interesuje ta cofka na samym końcu. Zobaczcie, ale nie wiem, kto jest tam, kto tam stoi, nie wiem. Oj. Czekajcie. Nie wiem, kto tam jest. Oj. Dobra. Zaraz zobaczymy jeszcze raz, poczekajcie. O. Kto go tutaj... Nie widać, nie ma flagi, widzicie? Nie ma, bo tutaj nie ma tej flagi, nie ma, nie wiadomo co, ale... Nie wiem, w tym układzie są i Francuzi, i Amerykanie, i nie wiem, jak tam są Niemcy, okej, też, i nie wiem, może UK, to my wiemy, że już takie coś tutaj, jak byliśmy razem w składzie z różnymi tutaj, powiedzmy, w teamie z różnymi ludźmi i w czasie pewnej, kurde, tutaj, tu już mieliśmy taki przykład, że ktoś nas od tyłu tutaj wziął nieźle, ale nie ma tego...
Nie ma tego. Nie ma tego, więc nie wiem, tutaj nie za bardzo tutaj widzę te rzeczy na razie, ale sami widzicie, że czemu akurat takie coś powstało? Nie wiem, czemu akurat my to się pojawiamy? To jest dziwne, okej? Okay? Takie, wiecie, bo ta ich mimika nie jest bez powodu, nie jest bez powodu. Dobra, przejdźmy do wiadomości. Ile mam tutaj czasu? O, 25. Dobra, to jest szybko. Wiadomości będą takie dosyć szybkie, to skończymy tutaj to i potem będzie... A, jeszcze musimy skończyć tutaj na zrzutki. To nie to, że kolor szary, że kogoś tutaj nie lubię, tylko po prostu tak akurat jest pod ręką, to tak sobie zaznaczam, żebym nie było. Także zrzuteczka zaraz poleci w komentarz. Okej. Okay. O, tutaj. Złośliwy głos mózgu chce odebrać nieukończonego tatę dzieciom, uwagą pomoc. No i tutaj zebrane już jest, ale wiadomo, ta kasa to i tak ucieka, bo inflacja i w ogóle. To ja tylko mogę dodać, że warto zainteresować się holistyką w tym momencie, gdyż według alternatywnych źródeł, powiedzmy, tutaj dbania o siebie i w ogóle, ta choroba akurat tutaj, co jest, tak, tutaj jest według tamtych drugiej strony spowodowana przez V. Okay, nie będę mówił tych słów kluczowych, okay, ale nie chodzi o to, o coś jakiś tutaj potionowy ten, tylko jest taki właśnie V o właśnie tego czegoś. Okay. I no nie wiem, były różne przypadki właśnie też takie, że w domu jak jedna osoba dostała, za chwilę dostała druga osoba, tak? Po jakiś tam powiedzmy roku później. Dziwne, obie w ogóle wiecie, nie miały żadnych takich podobnych schorzeń, a takie różne rzeczy. No nie wiem, czytałem różne tam rzeczy na właśnie holistycznych, także nie wiem, zrzutkę już tutaj daję i jak zwykle możecie dać jakiegoś tutaj Talarsona. Pyk, ja potem komentarze przeczytam, więc jak chcecie. To tutaj takie rzeczy. Cóż, neutralni jesteśmy, bardzo dobrze. Niektóre monety będą tutaj szły, takie troszeczkę nam się tutaj taki fir. Ludzie nie wiedzą nadal, tak wiecie, potrzeba tego sygnału bitcoinowego, żeby szedł. Tutaj zobaczcie, monety mamy różnego typu losowe, znowu TRB zaczyna, tak? Ale większość monet, zobaczcie, jest tutaj taka sobie i wydaje mi się, że właśnie na weekendzie Bitcoin, jeżeli ma odbić, to by właśnie odbił i wtedy te monety zaczęłyby tutaj iść. Jak OGN idzie, to uważajcie, bo często potem idzie OG, a także właśnie inne monety fantokenowe. Takie porównanie tutaj, tak? Jest, więc tutaj uważajcie. Ale ten TRB, kurna, już nie patrzyłem tego dawno. Weźmy sobie tutaj fantokeny, DeFi, TRB, kurde. Czyli mamy tak jakby Oracle Season nam się tutaj robi, gdzie TRB znowu 50, pięknie, ale to już raczej jest podbicie na ABCA, takie duże, większa korekta. No jeszcze ma szansę iść te podbicie tutaj do góry, do 57 nawet, jeżeli zaraz zobaczymy sobie, no ma jeszcze tutaj i mocy trochę i ten, a tutaj u góry, no jeszcze ma miejsca, także te TRB, no nie wiem, ja bym tutaj na razie nie shortowo, no może, jeszcze może mieć takie podbicie. Jeszcze, chyba, że teraz by bokiem szło. To by było dobre, ale widać, że dużo daje. Zobaczcie, z grupy gamingowej, nieco pobudzonej, liderzy Axis i Engine, to u Mindraka możecie przeczytać, kilka nagłych wystrzałów w tym segmencie. Także widać, że sezony growe, tak jak, zobaczcie, NGL, ja teraz stawiam na właśnie te MV, Genso, Kinchi, oni też tam się rozwijają i też potrzeba, żeby tylko uwaga jakąś zebrała. No i ta gala, tak? Ta gala, co mówiłem, uważajcie na galę, bo ona tam jakieś wydarzenia może mieć. Także tutaj aktywność 24, 3, co tutaj mamy? AXS, Development Activity Sand, Development Activity EGS i Engine. No i tutaj mamy żółta, to jest co to jest? Sand, także Sand Development ma bardzo wysoki, dlatego zaraz zobaczymy sobie, jak Sand stoi, bo nawet nie wiem. Metaverse Sand. 30 Sand nigdzie się nie poszedł. No właśnie, zobaczcie, Sand nigdzie nie poszedł. To jest bardzo dobry wskaźnik, ponieważ coś tu dłubią, coś tu ten, a jak jest jakiś, wiecie, jeżeli mamy duże deweloperskie wiadomości, to co to oznacza? Że wkrótce pojawią się jakieś nowe newsy, bo oni coś tam klecą, tak? Oni coś tam klecą. I teraz mamy, no tak, to w sumie to samo widać. Teraz mamy tutaj wyjście, jakby koniec tego kanału, tak? Tutaj zawsze jak jest tak mniej więcej WXY, powiedzmy taka dłuższa, to ten Y nie dochodzi zwykle tego kanału, jest gdzieś tutaj i po tych takich, zobaczcie,
takiej tej trójcy, te teoria trzech weeków, jak ktoś pamięta jeszcze z 2020, mieliśmy wywalenie do góry, tak? Tu bardzo podobne było, zobaczcie, też bardzo podobnie było i też był podobny kanał i wywalenie do góry. Czy będzie to, nie wiem, wywalenie na, powiedzmy, i zrobienie tutaj z tego head and shoulders? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale taki ruch, powiedzmy, jak sobie odmierzymy na fipsach, o, zobaczcie, tutaj do, o, piękny poziom się robi, do 46 centów, myślę, że takie 38-46, tutaj taka strefa jest oporu, myślę, że nie byłoby jakiegoś takiego większego de problemos. Dobra, także śledźcie Mindraka jak coś. Ja też już niedługo będę wstawiał tego więcej. No i tu jest taki projekt obywatelski przeciw przymusowi potionowania. Dobra, to jest starej daty tutaj, ok, ale ta pani, ona to jest ogólne stowarzyszenie wiedzy o właśnie potionach. Stop Nob, tak, nadal można to wpisywać, bo tutaj oni nadal to zbierają, więc ja tą tabelkę tutaj podam, znaczy tą stronę. I tam gdzieś jest link do ściągnięcia tego. Zaraz, gdzieś tutaj jest link do ściągnięcia tego. O, jest tutaj jest link. A, formularz. Jak możecie, to po prostu wysyłajcie tam na ten adres. O, tutaj właśnie tabelę z podpisami na takie rzeczy. Wiecie, każdy indywidualnie, jak może swoje wysłać, to by było dobre. I to jest chyba prowadzone właśnie przez tą Justynę Sochę. Także nie wiem, wydaje mi się, że coraz więcej będzie, tak jak widzicie, coraz więcej daje też takich właśnie rzeczy do, jak ktoś tam zbiera na jakieś tam, wiecie, a kontrę do jakiejś tam ustawy. I to mi się wydaje, że na naszym poziomie drabinki to jest jedyne, co możemy robić, co ma dużą bardzo siłę. Bo jeżeli na wyższych szczeblach zobaczą inni, przeciwnicy ich, że mogą nas użyć jako swojej broni przeciwko nim, to oni to zrobią. Ale wtedy też dostaniemy trochę z tego bonusa, rozumiemy, bo nie będzie tego na przykład, prawda? Albo zostanie odroczone w czasie. I wydaje mi się, że w tym momencie to by było dobre. I na naszym poziomie drabinki możemy mówić o tym, rozsyłać i na przykład, nie wiem, wpisywać się na jakieś listy, które, powiedzmy, pomogą nam osiągnąć jakieś tam większe cele, napełnią te paliwo wyższym szczebelkom tej drabinki. Także to dam też tutaj w komentarzu, ok? To możecie sobie to zrobić, ale też będzie pod YouTube'em, tak jak i zrzutka. Będzie, także tutaj wklejam ten, to on jest tutaj, w tym miejscu jest ten bezpieczny formularz, tak? Mniej więcej. Właśnie muszę sobie ten ekran taki od tego zrobić, bo ja częściowo jeżdżę tu kursorem, ale wiem, że tutaj tego nie ma teraz, ok? I może tego nie wiedzieć, także partnerami odcinka, tutaj jeszcze tego, jest Zen, nie mam akurat na stronie, ale tam później też będę miał, jest Zen, czyli powiedzmy taki Revolut na sterydach, gdzie nie tylko macie płatności kartą, ale jak się okazało po rozmowie, jest tam też pełna integracja płatności, więc jeżeli ktoś ma biznes w ogóle jakiś, tak jak powiedzmy ja mam na przykład płatności przez Stripe'a, to muszę mieć i Stripe'a, i powiedzmy mój bank, i potem kartę, i tutaj jeszcze KYC tu przechodzić i się tłumaczyć, a tak mam wszystko zrobione w jednym miejscu, wszyściuteńko, więc Zen oraz jeszcze MaxData, czyli MaxData każdy zna, akurat tu mam akurat link otwarty, Juliana projekt, uważam, że bardzo szybko się rozwija, niedługo będą nowe tutaj różnego typu alerty. W tej chwili też macie boty, order booki i takie różne rzeczy. Także takie dłuższe tutaj przedstawienie. Uważajcie, bo na dniówce, na RSI, na Bitcoinie mamy bardzo dużo rozciągniętych tutaj pozycji. Zwykle jak są RSI, jest tutaj na tej górce już, a jeszcze się nie rozwinęliśmy, być może właśnie teraz podskoczymy tutaj na tym weekendzie, to następowałyby likwidacje. Niestety nie możemy powiedzieć, które likwidacje by tutaj nastąpiły, jeśli o to chodzi. Dobra, także tam to dałem, to jeszcze potem dam Evergrande. No tu jest spektakularny powrót na giełdę. Akcje wystrzeliły. Dzieje się wokół jednego z największych deweloperów. Po kilku dniach zawieszenia akcji wrócił do obrotu. To było wielkie poruszenie i gwałtowny skok na wycenie. No i tutaj akcje Evergrande wzrosły ponad 40% na początku. Potem zamknęły się na 28% wyżej. Uważajcie, bo już Evergrande startowało, a następnie był dump. I jeżeli ta Evergrande nie potrafi spłacać swoich rat, te budynki, które są budowane, nie nadają się za bardzo do niczego, bo nikt nie chce ich kupować i jakby nie są takim przedmiotem tego handlu, to wiecie, to jest taki gówno temat dla mnie. To jest dla mnie gówno temat. I być może teraz coś się tu odmuli, bo Chiny zaczną montować kasę. I od tego momentu, jak Chiny montują kasę, pamiętajcie, to musi minąć z miesiąc, ze dwa
i to jest ten miesiąc, dwa, gdzie Fed też zacząłby pomagać. Obligacje pierwsze zareagowałyby, dwuletnie obligacje pierwsze by zareagowały i mielibyśmy tranzyt pieniędzy z Fed Funding Rate, Federal Reserve, tam gdzie dają gwarantowane powiedzmy 5%, tak, zero ryzyka, do rynku asetów, bo daliby sygnał, że będą obniżać stopy procentowe. Ja zaraz to pokażę tutaj, żeby nie było. Fed Funding Rate, momencik, Fed Funding Rate, o, tutaj zobaczmy, to tylko tak klikniemy i tutaj weźmiemy sobie dwuletnie, to jest US, już powoli, już pamiętam te wszystkie 0,2Y, tak, pięknie. Rentowność dwuletnich obligacji. Spójrzcie, jak rentowność dwuletnich obligacji zacznie notować niższe dołki, niższe wierzchołki, dobra, to wtedy Fed zaczyna tutaj pomagać. Zobaczcie, niższe dołki, Fed zaczyna spadać. I tutaj czekamy na niższe dołki, to znaczy, że już duże whale wiedzą, że Fed już nie będzie dawał tej gwarancji tutaj. I tym samym te procenty zaczną spadać. To, że Polska zaczęła pierwsza obniżać, to znaczy, że coś tutaj może być na rzeczy. Jeszcze dodajmy sobie do tego, żeby tutaj dać wszystkim do zobrazowania. To jest S&P 500. No i dobra, przeanalizujmy to jeszcze raz. Rentowność dwuletnich obligacji spada. Fed po chwili zaczyna tutaj pomagać, tak? Spada giełda. Rentowność dwuletnich obligacji zaczyna spadać. Fed po chwili zaczyna pomagać, po chwili spada giełda. Rentowność obligacji zaczyna spadać, okay? Po chwili Fed zaczyna pomagać, po chwili giełda tutaj, uważajcie, to tak samo i tutaj, zobaczcie, zaczęła rosnąć i tutaj jeszcze zaczęła mało rosnąć, zaczyna spadać. Dwuletnie obligacje jeszcze nie zanotowały spadku, Fed jeszcze nie obcinał, a nasza giełda zaczyna rosnąć. Jak zacznie przebijać all time high, to uważajcie, bo mamy kropka, że w kropkę scenariusz z 2020 roku, gdzie będzie pięknie, bam! OK, nie wiem, przyleci jakieś tam, nie wiem, UFO czy coś takiego i będzie wtedy się działo. O, muszę te obrazki 789 wyrzucić, bo raczej chyba będę miał tylko 6 slotów na ten. Także tak to tutaj wygląda. Dobra, i lecimy już do końca. Patrzcie tutaj. Pamiętacie, jak o Chinach było bardzo dużo, że Chiny tu pomogą wszystko, że będzie trading na całego, w ogóle pięknie wszyscy, nawet Hang Ju Kong, a Kuna nie będzie musiała w ogóle z Tybetu wychodzić, żeby postawić na, powiedzmy, nie wiem, XRP. No i mamy, że Hongkong wstrzymuje to na razie i dopiero aż będą jakieś tam reguły w 2024, czyli raczej nasz rynek będzie miał ostry spadek, mi się wydaje, do grudnia 2023. Następnie potem będziemy lizać rany do pierwszego kwartału 2024 i później będziemy mieć nasz tutaj run ze wszystkich stron. Tak mi się wydaje przynajmniej. Avalanche zaczęło mieć sporo tutaj, wiecie, AWAX bardzo ładnie poszedł do góry i dlatego, że zaczęło się dziać wreszcie na tym AWAX-ie coś, czyli dostali oni tutaj NFT-ki, rozruch i w ogóle nowe rzeczy. I tutaj też trzeba powiedzieć, nie mam akurat tego linku, ale o SK-u trzeba dużo powiedzieć. SK bardzo się dużo zaczął tutaj rozwijać. Nie wiem, co prawda, tego filmiku sobie nie przygotowałem, ale w tej chwili jest tam w reporterze chyba. Nie, to jest report, nie pamiętam, ta sieć sklepów z ubraniami i tam właśnie mają oni NFT-ki, gdzie mają też ofertę, że mogą dzięki skanowaniu tego Go to NFT dostajemy tam jakieś mapy do Fortnite'a, bam, ok? Wszystko hula, tam będzie też chyba whitelista tego Go to NFT niedługo, nie ma tego tokenu, szkoda, że nie ma, no po prostu wtedy co była ta whitelista, została wycofana, zwrócili wszystkie środki, no ale na razie nie zapowiada. Tylko o to chodzi, że to wszystko hula na SK Network, gdzie tokeny są palone, tak, gdzie tokeny są palone, więc warto o tym pamiętać. To jest w sumie, wiecie, tam dużo psów, dużo mięsa każdy wiesza na tym SK-u, tak, za to, że jak postąpili oni z community w ogóle, fakt, tutaj się należy, ale za każdy zapomina, że ten produkt działa, ma coraz więcej partnershipów i to nie są partnershipy, tylko tak zwane kooperacje, że to jest wykorzystanie vice versa produktów, a nie tylko o, my wspomnimy o was, a wy wspomnicie o nas, a hook tam później pieprzy, to ktoś tam może z tego wyniknie. I każdy o tym zapomina. Ale to też zobaczymy sobie potem może na wykresach. Szalone dane z amerykańskiego rynku pracy. Tak jak mówiłem, ktoś ugotował dane. Nie wiem. NBP kupuje cały czas złoto. W skarbcach przybyło ponad 19 ton żółtego metalu. Złoto monetarne, wycena, bla, 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 bla. Cały czas skupujemy, tylko nie wiem, czy my skupujemy je
U siebie mamy, czy w tym, czy w Anglii cały czas? Według danych na koniec Wielka Brytania posiadała złota, ileż ta pozostaje niezmienna dla Brytyjczycy nie kupili złota, to spadli cedzysę za Polskę. Aha, Polskę, czyli coś, co my mamy u nas, to, no, to całkiem nieźle. Czy się wycofują z Wielkiej Brytanii? W Wielkiej Brytanii wszyscy się wycofują. Z Wielkich Indii, mogę powiedzieć. Polacy na zakupach obligacji, czyli można ty to przeczytać tak. Janusze na zakupach inwestycyjnych rynkowych. Choć do rekordu daleko, październikowe papiery dadzą zarobić więcej. I jak rozumiecie ten tekst? Jak rozumiecie? Czym są obligacje? Obligacje są niczym innym, jak kredytem, jakie państwo zaciąga u nas, a później u obywateli, a później jeszcze więcej trzeba zabrać obywatelom, żeby później po prostu oddać to wszystko. I to jak ktoś powie, że na przykład tam, bo tam w komentarzach sobie się pojawia, że co ty tam pierdzieli, że obligacje antyinflacyjne są dobre, tylko że chyba ktoś nie czyta za bardzo o tych obligacjach antyinflacyjnych. Gdyż te obligacje dopiero dają tam chyba po 2 latach, tak? Ten procent, który mają, powiedzmy, dawać. Czyli wszystko zależy od tego, w jakim cyklu kupujemy poszczególne rzeczy. I tak jak już, ja nie czytałem, to akurat Connors bardzo głęboko tutaj w to wchodził. Ja tylko tak liznąłem ten temat. Ale wszystko ma swój cykl. I zwykle jest reklamowane, jak jest po przeciwnej stronie cyklu. Czyli nie powinno się tego robić, jak jest to reklamowane. No i niestety. Także mówię, tutaj jeszcze znowu pokazuję, proszę bardzo, Zen, jak nie macie, też karty. To jest taki rewolt na dopingu. W ogóle sporo rzeczy, o wiem właśnie, sporo z was ma problemy z wypłacaniem pieniędzy z giełd, na przykład takich jak Bybit, takich jak powiedzmy Binance i w ogóle. I okazuje się, że tam jest integracja Zenu i przez ten Zen można to robić. Tylko po prostu musicie tam zarejestrować. Także nieźle, co? Nieźle, nieźle, nieźle się robi. Dobra, to tyle by było. Teraz pewnie pójdziemy do monet różnego typu i zaczniemy temat o portfolio, Extreme Portfolio. Jeżeli tam jest taka jedna osoba, tam sobie troszeczkę drwiła ostatnio w komentarzach, że pokaż portfolio, coś tam milion do tego. Także dzisiaj chciałbym to pokazać. Jak jest tam ta osoba, to mam nadzieję, że coś powie. A jak nie, to znaczy, że nie rozumie tematu. Po prostu. Dobra, to na razie tylko poczytam coś, bo mi tutaj komentarze. No wiem, trochę czekać, ale wiecie, no muszę to powklejać trochę chociaż te obrazki, bo jakbym miał tak zrobić, tak jak powiedzmy, nie wiem, się robi jakieś tam odcinki, to by ten odcinek miał, nie wiem, chyba z 1,5 godziny, a dopiero później byśmy mieli gadkę. Także no tak tutaj patrzę. Elo, mógłbyś pokazać darmowy wskaźnik open interest, o ile taki darmowy jest? Mhm. Jest. Jest, 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 ja to pokazywałem. To jest na Coinalyze. Na Coinalyze możecie sobie tutaj włożyć open interest. Tylko ja akurat teraz nie mam tutaj loginu na Coinalyze. Zobaczę, czy się mogę zalogować. Czekajcie. Momencik. Czy tutaj to będzie fiken? Fiken machen, czy... No właśnie, nie pamiętam tutaj mojego loginu niestety, także nie pamiętam loginu. A miałem tutaj nie wiem. Nie cholery, nie pamiętam. Gdzieś miałem tam zapisane, ale to trudno. Trudno. Może zaraz tutaj taki ten, ale tutaj na Coinalyze możecie sobie wziąć. Ok. Tutaj w indykatory możemy sobie wejść i weźmy sobie open interest. Proszę bardzo, jest open interest? Tu macie też, zobaczcie, delta open interestowa. Najlepsze open interest i w ogóle są tutaj na tym, na ExoCharts, tak? Ale ExoCharts kosztuje trochę, ale na tym są też darmowe, tylko troszeczkę ja tego nie używam tak za bardzo, bo trochę się różnią, jeśli chodzi o te open interest, ale są dobre, kiedyś używałem. I to też jest, to jest darmowe, ale można zapłacić te $5, bo to chyba $5, wtedy macie możliwość na przykład zapisywania sobie waszych templatek tutaj i w ogóle robienia, no nie wiem, według mnie to będzie też na szybkim starcie, bo już jeden odcinek mam nagrany, jutro go tam przypostuję. I to też będą te toolsy, będą tam tak pokazane, te co najważniejsze są z rzeczy. I na przykład CoinGlass według mnie jest najlepszym darmowym narzędziem. Po prostu, no nie wiem, jest tutaj tyle różnego typu danych, że darmowo można nieźle wyrobić. Później z darmowych takich narzędzi jest dobre tutaj Coinalyze.
i później mamy Max Datę, która oferuje też dużo, a potem, z tego co, tylko nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale hok tam, że Julian mi sam nie będzie garał, wydaje mi się, że potem będzie wprowadzony taki, taki patent, że wiecie, będziecie mieć na przykład subskrypcję tam podstawową w Max Dacie. O, ktoś tam kurna kichnął aż. Ten, w Max Dacie będziecie mieć tą subskrypcję podstawową, a później będziecie mogli dokupować na przykład takie pluginy, nie pluginy, dodatkowe opcje, wiecie, tak, że po prostu na przykład nie płacić powiedzmy 60 coś tam dolarów czy coś takiego, żeby mieć pełen tam dostęp do whatever, tylko na przykład z narzędzi, które wykorzystacie. Coś jak na app, na Play Store, wiecie, że można każdą piosenkę kupić, to Apple chyba pierwszy wprowadził, tak? Że na iTunes, że można było piosenki po jeden tam dolarze kupować, a nie na przykład całe płyty za 20, a z tej całej płyty dwie piosenki wam się podobają. Także wydaje mi się, że coś takiego może być, ale tutaj nie bierzcie tego na poważnie, bo tak to tylko tak wynikło. Także to byłby niezły model, bym powiedział. I Max Data mogłoby wtedy ładnie, na przykład tak jak ja najczęściej korzystam z RSI tutaj i powiem wam, że Max Data ma znowu najlepsze, jeśli chodzi o open interest, RSI, ok? Ponieważ nie spotkałem się z dokładnym RSI do open interest, nie RSI do ceny, tylko RSI do open interest, czyli jeżeli widzimy, że open interest wzrastają, tak, to widzimy, że wzrosły, ale nie widzimy w skali siły, tak, tego wszystkiego, a tutaj widzimy to w skali siły i widzimy, mamy wskaźnik, że uwaga, one mogą się tutaj załamać. Jak widzimy w historii wtedy, tak, na tym poziomie bardzo często się załamywały i zobaczcie, cena na przykład spadała, czyli były kasowane longi. Gdzie indziej jak coś spada, powiedzmy tak jak tutaj chyba spadało, były kasowane gdzieś, były kasowane shorty na przykład, ale nie widzę tego teraz akurat. Także im sygnał większy, a to na dniówce jest bardzo duży, tym właśnie bym uważał, bo na weekendzie prawdopodobnie będzie jakiś duży ruch. A że na razie idziemy bokiem, to jest takie mais o menos, tu i tu. Nie za bardzo można tak powiedzieć. Lepiej, żeby jakiś poziom pękł i wtedy jest większe prawdopodobieństwo. Wtedy jest większe... No, co tam? Pytanko, wyłączyłeś nagrywanie? O kurtyna. Nie, mam. Mam włączone, ja mam włączone nagrywanie. Dobra, no to okej. Ja mam włączone, bo tutaj w OBS-ie jest włączone cały czas, także... także nie, tak. Bo ludzie się zgłaszają do pytań do ciebie i nie wiem, czy wiesz, czy mogą wchodzić, czy nie, czy... A, no mogą, znaczy to mam rączki, mam podniesione, tylko że nie daję, bo czasami ktoś się włącza i klika, także dobra, już tu daję. Reni N i K... momencik... Ma... O kurtyna, słuchajcie, to może pojedynczo, dobra? Ja się będę przesuwał, bo pogadamy później. Dobra, także nie wiem, Reni N, jak przez przypadek, to spoko. Kolejny jest, aha, tu już Maciek nie ma. Kamil B też jest tutaj ten. Jest w listening, o tutaj, Patryk listening i... Dobra, to wszyscy przez przypadek kliknęli, dobra, także nie ma. Dobra, to czytam dalej komentarze jak coś. Jakby co? Dobry wieczór, witam za 7-9 dni referendów.pl. No, będzie grubo, zobaczymy. Hejka, ja mam prośbę o głos. A nie, Renien jest, to masz głos, Renien. Hejka. Witam. Maćku, wodzu, szybki temat, bo nie wiem, czy sobie sprawdziłeś, tam pisałam kiedyś o CEO, kurczę, jednej z tych firm, które robią preparaty. Powiedzmy, że Modern Talking, jak on się wypowiadał o tym, że teraz już usprawnili sobie, są na etapie usprawniania preparatu i odpalają w 25. No tak, znaczy to tak, oni tak tam wiesz, czy tak, powiem tak, oni wszyscy mówią o swoich planach, okej, i że jest zajebiście. Dobra, jest wszystko pięknie. I mówią, że to będzie zarąbiście i to będzie zarąbiście. Ale tak jak wam pokazuję, że jak mamy teorię drabinki na przykład naszą i jak my byśmy, a no dobra, słuchajcie, to i tak nie mamy co, a bo nas pobiją, nie? A to, a już tak przejęli nas, a... Słuchajcie, to by było przejęcie, to jest tak jak podczas napadu, okej? Ten, kto napada, z założenia ma już założone, że nikt się nie będzie bronił. Ale jeżeli ktokolwiek stawia jakikolwiek opór, nawet po prostu ktoś po prostu tylko ucieka albo bokiem, albo coś, nawet niekoniecznie atakuje, to utrudnienie napastnika jest już rośnie przynajmniej o 50%. Nie? Więc tak jak my teraz tutaj szerujemy te różne rzeczy, dajemy, na TikTokach tego jest pełno, na różnego typu YouTubach, na Twitterach, na, nie wiem, Facebookach,
pełno jest tego. Zobaczcie, jak rosną odwiedziny kanałów, które mają właśnie tylko tematykę tą właśnie potionową. Potem mają tematykę tam 5G, coś tam, tak? Potem mają właśnie tą tematykę Modern Talking i tam tańczą i jeszcze ten Fizzy Bizzy robią, tak? I każdy pokazuje różnego typu filmy. Tu. Zobaczcie na Telegramie, jak te grupy, powiedzmy w cudzysłowie, teorie spiskowe, okej? Jak rosną ci ludzie? Ci ludzie rosną w liczbach, także to nie jest tak, że oni powiedzieli, oni tam, spoko, oni mówią na nasze plany, okej? Nasze plany, znaczy ich plany, ale zobaczcie, ile się posypało. Głównym znakiem, jakim się posypało, było właśnie, kurde, będziemy od przyszłego tygodnia częściej na Sentiment, ja tu z Mindrakiem muszę, Mindrak musi mnie przeszkolić trochę, być. Pamiętacie, co pokazywałem to o Chinach? Jak o tym, o USA i tych wiadomościach, że zakryli ten balon chiński tym, że była... Znaczy, wiadomości to, że balon lata i coś takiego, tak? Zakryli to tym, że po prostu było to wykolejenie się tego pociągu. I oni tak nagłośnili ten balon, że w żadnym pociągu nic nie było później. Potem ta łódź podwodna była i ona też przykrywa wszystko, tak? I teraz zobaczcie sobie tutaj, co się dzieje. Mamy te różne wiadomości w Europie, a co było tydzień temu? Tydzień temu w Niemczech powiedzieli, że ESG i te ocieplanie budynków wek w piździec poszło. W UK wek w piździec, a w UK mieli już przygotowane wszystko. Mieli już przygotowany specjalny sztab ludzi, specjalny sztab skamieniałych, specjalnych inspektorów skamieniałych, okej? Okay? Jakiś tam, nie wiem, komputerowy program pewnie za ciężkie biliony funtów, bo to pewnie ich obrobili tak czy siak, pewnie z Indii, bo to wiadomo, kolesiostwo, piąteczka, nie? I to wszystko jest odwołane o 10 lat. Czyli kasa została wpieprzona i no problem. To jakaś była tam siła, która powiedziała to, że hej, wypieprzajcie. Ktoś tutaj bardzo wysoko coś się posypało, ale o tym nam nie powiedzą. To jest typowe działanie korporacyjne. To jest tak zwany korporacyjny balance scorecard management. Ktoś tam cały czas pika, a to Bamboleo. Bamboleo, ja cię może wyłączę na chwilę, dobra? Bo masz mikrofon włączony. Tak, jak ktoś to będzie chciał, to ci jeszcze dam głos. I oni nam nie mówią. W balance scorecard, czyli w korporacjach zarządzanie typowo amerykańskie, jest jeden z punktów, w których jest napisane, że shout about your success. Czyli krzycz o swoim sukcesie. Zobaczcie te firmy wszystkie inne. Zrobiliśmy to. How great we are. Zrobiliśmy tamto. It's superb. How we did it. Okay? How good we are. Wszystko. Ale nie ma mowy, że we fucked up. Momencik, tu ktoś tu znowu się podłączył. Pyk, dobra. We fucked up. Nie ma czegoś takiego. Także ja patrzę na te smaczki, a te smaczki będziemy mogli namierzać tutaj. Zobacz. O, proszę bardzo. Na sentimencie, tylko ja teraz nie jestem zalogowany, dobra. Na sentimencie. I tutaj jak sobie zobaczymy social trends na przykład, to mamy podane poszczególne tutaj słowa. I jak ja sobie tutaj wpiszę na przykład, weźmy sobie tutaj. Okej, zobaczymy, co na przykład takie słowa mówią. No i w ostatnich, powiedzmy, 2 miesiącach, to tutaj coś było we wrześniu, to chyba to, o czym ty mówisz. Okej, i tutaj... Zobaczcie, były jakieś głośne wiadomości właśnie z Modern Talking, tak? Ale jakbyśmy popatrzyli na różnego typu inne wiadomości, prawdopodobnie coś by tutaj wynikło, że coś zostało czymś przykryte. Dobra? Także nie martwiłbym się tym. Pamiętajcie, jest moim zdaniem jest bardzo dobrze. Ja nie dam się zbić z tego toru. Teraz zrobiłem taki układ rąk jak Liu Kang w Mortal Kombat. Wiecie? Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Dobry wieczór, witam za 9 dni z rzędu. Hejka, mam. Aha, dobra, także Reni, to chyba tyle, co ten. Ty tak bym odpowiedział, to jakby cię to satysfakcjonowało. Dzięki. Alrighty, dobra. Cześć, siemanko, ekipa, siemanko. A właśnie, widzieliście ten post, Gapliński chyba ogląda 321 Krypto. Będzie mała recesja, coś takiego. No pewnie, bo będzie odbicie. Bujaka, boom! Maciek, rzucisz okiem na Market Cap 4,1D nabite na Market Cap? Chyba chodzi tobie o Total, tak? Bo nie wiem. Kto, tak? Chodzi tobie? Total Market Cap dla mnie jest w takim samym układzie, zobaczcie.
bardzo dużo pomaga, powiem tak, kanałowanie, dobra? I tak długo jesteśmy w kanale, to większe prawdopodobieństwo jest, oczywiście nie musi być, ale większe prawdopodobieństwo, tak zwane odds, odds are in favor, tak? Że jest to korekta, ok? Korekta. Czyli jest to korekta do tego ruchu wzrostowa, po której jest kontynuacja. Okay? Więc dlatego ja tak jestem tutaj taki trochę. Pierw mnie wrobił ten Bybit, tak, że miał niższy wick. Okazało się, że tutaj była ta końcówka. Następnie teraz tutaj czekam, ażby było wyłamanie. Na razie zobaczcie, mam swing fellow pattern pierwszy zdławił to, więc mam tutaj dwa jakby nałożone na siebie. Więc jakbyśmy dopiero tutaj wyszli, to by było ten bearish formacja jakby się wyłamała do góry, to mamy wtedy epicką pompę. I co by to pasowało, jak myślicie? Pasowałoby to do DXY, które leciałoby do dołu, pasowałoby to do S&P, to co pokazywałem z dwuletnich obligacji, że robiłoby nowy all time high, pasowałoby to do naszego krypto, że nagle zaczęlibyśmy się odbijać. Tu jeszcze miałem taki ciekawy rysunek, ale nie wiem, czy ja go tutaj mogę go narysować. Zaraz, to jest na, weźmy sobie na tygodniówkę, weźmy sobie tutaj na dzieniówkę, zaraz wam tylko pokażę jedną rzecz. Nie wiem, czy mi się tu zmieści. Dobra, i tutaj, to chyba było na tygodniówce, zaraz, dobra, weźmy, włączmy na tygodniówki, może będzie lepiej to widać. Czekajcie. O, widzicie, to poczekajcie, a widać to tutaj, czy zamknięte jest, o, tutaj. O. Momencik, dobra, takie coś. Dobra, na razie wyłączę tą reklamę tutaj. Dobra, to będziemy mieć. I tak potem to zmienię, będzie krócej, także spoko, dobra. I to tutaj, także shoutout tutaj dla tych, no, dla partnerów odcinka. I jedziemy, zobaczcie. I teraz tutaj mamy, patrzcie, tutaj właśnie się taki, ktoś mi tu obrazek pod tego odcinku. O, momencik. Takie coś, a tutaj mamy coś takiego. I teraz coś takiego tu było, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj rysunek ktoś taki narysował i było wyłamanie do góry. I teraz zobaczcie, mamy coś takiego i mamy coś takiego, że teraz byśmy wyłamali się do góry. Ale ja wam powiem, że ten rysunek ktoś zaznaczył błędnie, nie patrząc na pewną skalę eventu. Chodzi mi o to tutaj. Tu była plandeka event, dobra? Więc według, jeżeli trzymamy się teorii plandeki eventu, to dopiero będziemy mieć coś takiego i dopiero coś takiego i dopiero byśmy wyszli, to dopiero by to było. Według mnie w tej chwili jesteśmy w tym miejscu, więc jeżeli jesteśmy w tym miejscu, dobra, albo już wychodzimy tutaj, to ja ten rysunek oryginalny z 2020 roku pociągnąłbym stąd. Patrzcie, jak wygląda pięknie, prawda? A następnie można było zrobić tak lub właśnie tak. I by tutaj pękło. I teraz zobaczcie, jakbyśmy mieli na przykład coś takiego, dobra, tutaj, tu mamy taki touch i teraz na przykład to, patrzcie, teraz mamy bardzo podobnie, tylko tutaj był ten black event, czyli mniej więcej wydaje mi się, że, nie wiem, no bylibyśmy gdzieś w tym miejscu i byśmy już wyłamywali się, tak? Nie wiem, ciężko powiedzieć, to są tylko takie, wiecie, dywagacje, ale nawet patrząc na rok 2000, a zaraz to był 2017, o tutaj, też było, też było coś takiego, patrzcie, to był, który to był? 2015, november, december, tak, patrzcie, w tym miejscu bardzo podobnie to też wygląda i też był taki trójkąt, po którym się ładnie wyłamaliśmy. Zobaczcie, te trójkąty duże na tygodniówkach, są tygodniówki, nam tutaj pokazują, więc na razie ten trójkąt tutaj, tak jest troszeczkę, bym powiedział, o coś takiego można było zbudować, coś takiego. On musi mieć równe tacze. Zobaczcie, tutaj był jeden taki, świetna strefa i bam, tak, poprzednio też była świetna strefa, zobaczcie tutaj, o, w tym miejscu, zobaczcie, też mieliśmy, zobaczcie, jeden touch, drugi touch, trzeci touch i wywaliło, tak, znaczy nie, jeden touch, tu nie było tego toucha, bo on też tu niby powinien być i w tym miejscu wywaliło, czyli raz, dwa, trzy. A tutaj mamy, powiedzmy sobie, raz, tak jakbyśmy mieli dwa, albo na przykład tutaj mamy raz, tak jakbyśmy mieli tutaj dwa i ta cena jeszcze by coś takiego zrobiła i dopiero byśmy to zrobili. Także tu w tym miejscu, tak czy siak, widzę parę razy, że no nie, ta korekta nas trzyma cały czas, o, ta korekta.
ta korekta. Tak wracając tak trochę dłużej do tego. Zaraz dojdę do portfolio i do tego wszystkiego, dobra? Także spokojnie. Maciek, dokupujesz KNG? Nie, na razie nie dokupuję KNG. Tam ja mam taką małą torbę tego. Wtedy, co akurat ona podpompowała, to ja sprzedałem, a później na dołku kupiłem. Zobaczymy, co Kanga wymyśli w tej hoście. Zobaczymy, jakie będą rzeczy. No, może będzie bardzo potrzebne. Cześć, ja dokupuję, spoko. Pytanie, które kursy Lean byś polecił? Ja nauczyć się tego myślenia procesowego. Znaczy, ja kursów to nie zrobiłem dużo z Lean, jeśli o to chodzi, bo ja sam się uczyłem po prostu z książek, czyli to, co w Polsce, no, niestety nie jest popularne, prawda? No, ktoś wyda książkę i napal go! Na solarium na godzinę go zamknąć, nie? I ten. Także kurs, jaki jedyny taki zrobiłem, to był Greenbelt. I od tego można zacząć, tylko że powiem, że Greenbelt to uczy takiej mechaniki bardziej, ale nie uczy takiego myślenia. Wiesz, także, ale od tego dobrze było zacząć, od takiego Greenbeltu na przykład. I ten. Ja właśnie na Fiat Marinis miałem to zrobić też. Tak byśmy po prostu lecieli w tym materiałem, ale to pewnie dopiero będzie, aż się hosta skończy, bo nie dam rady. Miałem to robić tu i tu, ale nie dam rady. Ludzie, to potrzebowałbym chyba, nie wiem, klona. Teraz dużo Gwiezdnych Wojen oglądam, to klona. Srebro, temat długoterminowy, 10 lat. Jakie jest twoje zdanie? SK i Winlink plus Tomo temat. Nie wiem, o co chodzi z tymi. Winlink to jest ten Oracle, co ostatnio pokazywałem, tak? Ale nie czytałem na temat tego. Także nie wiem, wiesz, Patryk. Tomo pompuje często z tym. Kurtyna. Zawsze były dwie monety. Tomo i Wink chyba. I Wink, mi się wydaje, pompują razem, jeśli o to chodzi. A srebro, długoterminowy temat? Powiem tak, jeżeli srebro będzie szło do góry, to prawdopodobnie Bitcoin i Ethereum też będą szły do góry. Gdyż, wiecie, to jest tak. To jest tak, pierwszy raz zacząć od tego, co nazywamy pieniądzem. Okay? Co jest pieniądzem? Okay? A co jest walutą? Currency. No to może zrobić po polsku, to po polsku. Okay? Walutą. Pieniądzem nazywamy wszelkie dobra, które są zabezpieczone pracą oraz czasem na ich zdobycie. Waluta bazuje tylko na wierze, fiat, tak, fate, tak, oraz na, tylko na wierze. I tylko tyle. Więc nie jest zabezpieczona pracą. Ok? Tutaj. Więc co możemy podstawić do tego? Jeżeli mamy wydobyć srebro, to jest ono zabezpieczone pracą. Jeżeli mamy wystąpić złoto, jest ono zabezpieczone pracą. Jeżeli mamy wydobyć bitcoina, jest to zabezpieczone pracą. Czas do wydobycia srebra jest potrzebny. Nie możemy jutro wydobyć pół zapasów ziemskich srebra. Nie da rady. Chyba że będziemy dysponować ultranową technologią przenikania przez zapisy jakieś tam skalne i będziemy od razu w locie tylko pobierać z srebro bez żadnych tam innych, powiedzmy, odpałków, bez czyszczenia, od razu prosto. No to huk wie, może. Złoto to samo. Bitcoin to samo. Więc pytając mnie o złoto, o srebro, bardziej widzę tutaj właśnie Bitcoina i na przykład Ethereum, które no teraz jest proof of stake, ale zważywszy na to, jakim jest dużym systemem, który odgrywa rolę teraz bankowości, no to wydaje mi się, że też by trzeba było go wziąć pod uwagę, tak? No i wiem, że tutaj będzie zaraz tekst o tym, że co będzie, jak nie będzie prądu. Powiem tak, jak nie będzie prądu, to ostatnie, co będziesz się martwił, czy będziesz miał srebro, czy złoto. Bo będziesz walczył o jedzenie i walutą nie będzie, powiedzmy, srebro, tylko walutą będzie jedzenie albo koza, albo ktoś, co daje mleko, albo coś takiego. Także taki ekstrem porównanie tutaj, tak jak inni mówią, to nie bardzo mi się to kopiuje, bo to tak nie działa, to tak nie działa. Bez broni wtedy nic nie osiągniesz, to będzie broń, będzie największą walutą wtedy, jeśli o to chodzi. Maciej, mógłbyś rzucić okiem na run. Mówiłeś w jednym odcinku, że gala, dużo wydarzeń niedługo. Właśnie, a zobaczmy sobie tą galę. Dobra, poczekajcie, bo tak odbinę od tego tematu. Słuchajcie, weźmy sobie na przykład tutaj, weźmy na zestaw coinów, na który tutaj patrzę. Patrzcie, Extreme Portfolio, tak, ten temat, Extreme Portfolio. Także akurat przy godzinie jesteśmy, no właśnie, Extreme Portfolio. Słuchajcie, jak ktoś ma, powiedzmy, 100 tysięcy złotych, tak, to sobie na przykład tam instaluje kasę, powiedzmy, nie wiem, w Bitcoina. Czy 100 tysięcy złotych to jest... Ile to jest w tej chwili? O, 100 tysięcy dzielone, nie wiem, 4...
ile to? 4-3 mniej więcej? A kurna, to zbyt dużo nie nałapiemy tutaj za bardzo. No dobra, to powiedzmy, jak ktoś ma sprzedał mieszkanie za 500 tysięcy, dobra, i ma pieniądze, tak? No to wtedy do inwestowania, to wtedy może sobie kupić na przykład jednego tam Bitcoina, tak? Jeden BTC, powiedzmy tam, nie wiem, Ethereum, nie wiem, może z 5, tak? I powiedzmy później kupi sobie tam jakiegoś Linka, powiedzmy, to oczywiście nie jest porada inwestycyjna, nie jest porada inwestycyjna. Kupi sobie jakiegoś tam Linka w tym rozdaniu. I wtedy na przykład ma, powiedzmy, zdolność tej całej tutaj kompozycji tego portfolio, żeby zrobić na przykład razy, powiedzmy, 2 do razy 5, co nie jest mało. Wtedy taka osoba dysponowałaby, jakby dobrze wszystko poszło, 2,5 miliona, dobra? Czyli dużo w tej osobie, w życiu tej osoby mogłoby się tutaj zmienić, prawda? Ale większość z nas tutaj, większość z nas nie będzie instalowała takich pieniędzy, nawet jakby sprzedała tam dom, czy cokolwiek, ponieważ raz, że jest to duże ryzyko, dwa, że niekoniecznie są takimi inwestorami i w ogóle, prawda? Tak to wygląda. Więc większość osób, jakie będzie tu prawdopodobnie instalowała pieniądze, to będą to, powiedzmy, od 10 do 50 tysięcy, czyli powiedzmy sobie, że będzie to na przykład 1000, tak bym powiedział, do 10 tysięcy USD, w dolarach to pokażemy, dobra? Tak by to było. I w tym wypadku tak zwane osiągnięcie life changing money jest troszeczkę trudne, prawda? Gdyż no ile, jak zainstalujemy w Ethereum 10 tysięcy, no to powiedzmy w tej chwili Ethereum kosztuje tak mniej więcej, powiedzmy 1500, dobra? No to możemy mieć ile? 2, 4, no tam 6 tych, 6 jednostek i tam powiedzmy coś, tak? Więc jeżeli Ethereum pójdzie, powiedzmy będziemy mieć 6 jednostek, tak dobrze byśmy się mieli, 3 to 2, 6 to 4 i kolejne 3 to 2 to 6, no dobra. I tam i pół, dobra, 6 i pół. No to 6 mamy jednostek i powiedzmy resztę kupimy XRP, tak? I mamy te 6 tych. No i powiedzmy, że kupiliśmy je za 1500, tak? I powiedzmy, dajmy na to, że Ethereum zrobi 15 tysięcy, powiedzmy, chociaż wątpię w to, powiedzmy zrobi 15 tysięcy. Więc mamy 10x z naszego portfolio, prawda? Czyli z tych 10 tysięcy, powiedzmy, dolarów, ktoś by zrobił 100 tysięcy dolarów, ok? Czy jest to takie life changing money? Ktoś kupi, nawet nie kupi teraz, powiedzmy, domu, może kupi lepszy samochód i tyle. Ale to tylko przy idealnych warunkach, tak jakby było 15 tysięcy, dobra? Ale większość ludzi będzie bazowała na mniejszym kapitale i chciałaby zarobić jak najwięcej, ok? Więc musi sobie ustawić po prostu ryzyko, dobra? I na przykład tak, można mieć large caps coins, tak? Które dadzą powiedzmy razy 10 i te ryzyko lub razy powiedzmy razy 5, razy 10, coś takiego. I te ryzyko według mnie jest low. Te projekty są już z nami przez, nie wiem, kolejne tam chyba ostatnie 5 lat. Dużo już pokazały, nie padły w kryptozimie, nie miały jakichś tam wykolejeń, są tutaj cały czas. Ich ceny spadły, na przykład powiedzmy, ja patrzę, takie projekty dla mnie to są Compound oraz Aave, dlatego ja tak dużo o nich mówię, bo tam wsadzam trochę więcej. No i są to, ale czy na tym na przykład zarobię, powiedzmy, nie wiem, jakiś life changing money, że powiedzmy nie pracowałbym potem przez parę lat, albo w ogóle bym wyłączył się, do widzenia, nie wiem, czy takie coś bym mógł zrobić, dobra? Mam dużo planów jeszcze, tak? Więc muszę podzielić moje portfolio i na przykład przeznaczyć, powiedzmy, 5000, ok? Ale tutaj weźmiemy 1000 tylko. 5000 to jak osoba całe ma. 1000 na coiny wysokiego ryzyka, czyli high risk coins, dobra? I w tym momencie patrzę sobie, ryzyko oceniam względem ile one mogą pójść. To, ile mogą pójść takie coiny, patrzę na market cap, dobra? Więc na market capie tutaj patrzę, że jest 206. Fully diluted valuation to jest prawdopodobnie wszystkie coiny, które są stake'owane razem tam w tym na przykład Nasdaqie i tyle mają. Ale patrzę tutaj na market cap w tej chwili. Więc taki market cap, powiedzmy, na 206 tysięcy, dobra? Na 206 tysięcy. Myślę, że osiągnięcie, powiedzmy, może wezmę zielone, będzie lepiej widać, co i wyższe.
Myślę, że osiągnięcie 2 milionów, dobra, market capu nie jest problemem. Ok, 2 miliony to już jest 10x-ów. Dobra. Następnie myślę, że 20 milionów to jest real world assets, osiągnięcie tego projektu w HOSie też nie będzie problemem, więc to już jest dla nas razy 100. Myślę nawet, że jeżeli ten projekt naprawdę dowiózłby to wszystko i naprawdę to wszystko by działało i w ogóle oh my god, bo w tej chwili rozmawiamy tylko o hypie, tylko o hypie. Część z tych produktów w ogóle nie ma, projektów nie ma produktów gotowych, więc jakbyśmy tak to rozmawiali, to mogłoby dojść do 200 milionów, dobra, i wtedy by to było, poczekajcie, bo nie widzę, czy mam reklamę włączoną, nie mam, dobra, wtedy by to było x1000, ok? Rozumiecie teraz, o czym mówię? To nie jest jakieś z dupy podejście, o, ten koń pójdzie 500, nie, to jest strategia. I albo się trzymamy takiej strategii, albo nie mamy punktu odwzorowania w ogóle, dobra? I teraz tak, i takie coś. Ktoś powie, ok, dobra, to słuchajcie, to ja mam 5 tysięcy, ja wkładam te 5 tysięcy, tutaj będę miał, nie wiem, 5 milionów dolarów. A co jeżeli ten coin pyknie? Nie będzie go. Po prostu odleci nagle. Zniknie. Paf, nie ma kasy. Więc na przykład osoba, która ma powiedzmy przeznaczony 1000 na takie high risk coins, na przykład jakby wkładała po 100 dolarów, ok, i liczyłaby na powiedzmy od 100 do 500 możliwych x-ów, tak, na takie coiny, no to wtedy, zobaczcie, z takiej stówy mogłaby wyciągnąć na przykład 10 tysięcy, powiedzmy razy 100, ok? Czyli de facto z tego całego tysiąca, jakby wszystko potoczyło się dobrze na tych coinach, te coiny by nie zdechły, to miałaby na przykład z tego 100 tysięcy. Rozumiemy? 100 tysięcy, tylko z tego tysiąca. A mamy, powiedzmy, osoba startuje z 5 tysiącami, ma jeszcze 4 tysiące. I te 4 tysiące na przykład daje w inne coin troszeczkę mniejszego ryzyka. Powiedzmy, że kupiła na dźwigni razy 2 1000 linków. I link pójdzie na przykład na 40 dolarów w hoście, dobra? To już ma z tego 40 tysięcy, a władowała tylko powiedzmy 1500, tak? Bo tam na dźwigni musiała. Na dźwigni razy powiedzmy, link teraz ile kosztuje, tam coś koło 8. Na dźwigni x5 zagrała, dobra? Chybił trafił. No i kupiła, no i ten. No to z tych 1500 ma 40. Czyli już ma, zobaczcie, ma 140 tysięcy, a ma 5 tysięcy tylko, tak? Life changing money już się zbliża tej osoby, bo ta osoba miała tylko 5 tysięcy, a ma wielokrotność tego. Wielokrotność tego, tak? Ma bardzo dużo. Zrobiła 20 x-ów, a jeszcze nie zużyła całego kapitału. Więc tych coinów takich podejrzewam, że co mają x50, x100, będzie całkiem dużo, ponieważ są to małe market capy. Ja bardziej patrzę na projekty, które właśnie mają taką kapitalizację małą, a te teamy są z nami i te monety się wykruszyły, czyli po inicjującej pompie nadal są z nami, no i pracują. I to jest takie moje kryterium do tego. Oczywiście nie jest to jakakolwiek porada, to jest bardzo ryzykowne, tylko jeżeli ktoś zamierza zmienić swoje życie i jakby to powiedzieć, no ta szansa w tej chwili jakby się teraz tutaj produkuje, tak, bo jeszcze nadal w bear markecie jesteśmy, wszystko spada, jest źle, ale przy takich założeniach ta osoba, no nie wiem, nie ma raczej innej opcji, tak, i jedyną opcją jest jej ryzyko i to jest problem, bo w dzisiejszych czasach nie uczymy się ryzyka, nie uczymy się. W odcinku tam w szybkim starcie już, tak, ta playlista co jest, już jest o ryzyku jeden odcinek, chyba w wideotece, tylko jeszcze przedtem była poradnik był, tak? Tam jeszcze jest. Też jest o ryzyku, ale teraz inaczej to po prostu przedstawię na tym update'cie, więc tam też to się pojawi. I no i według tego ryzyka można ustawić sobie portfolio, więc odpowiadając na taki komentarz tam, co tam ktoś pisał, że o, powiedz chociaż jak zrobić z tego chociaż milion albo coś, no to właśnie ta osoba tam pewnie z grupy tam coś tam usłyszała 5 przez 10, no i tam wszystko jest wyjaśnione, tam jest cały odcinek taki długi nagrany i ten, no i taka gadka była, ale teraz sami widzicie, że jak już widać taką strategię, takie rozumowanie, bo to chodzi, że wy sami coiny musicie sobie poznajdować, takie wiecie, jest tutaj, jest na to szansa. To już nie jest takie gadanie w sie, że o rany, będzie tyle, albo to pójdzie tyle. Czasami widzę na przykład gadkę, że XRP pójdzie razy 100. Rany. XRP pójdzie razy 100? Zobaczcie. Zobaczcie, co by to musiało się stać, jak na przykład na to patrzę też, właśnie 6 milionów, 60 milionów, myślę, że to nie będzie problem,
a w hoście 600 milionów na taki projekt, jak oni się zapowiadają, jak to dowiozą, czyli razy 100 z tego momentu, to raczej nie jest problem, ok? Nie jest problem, czyli 100 razy 100 to jest 10 tysięcy na przykład, tak? Jak ktoś, ja oczywiście tutaj też więcej będę miał, ale o, zobaczcie, o czym my mówiliśmy? O czym my mówiliśmy? Kurne, zapomniałem właśnie przed chwilą. Momencik. Kurtyna, o czym mówiliśmy? Miałem pokazać jakąś monetę. XRP. Sorry. Wiecie, tak, wiecie, to wygląda tak, jak ja sam się gubię, sam gdzieś odlatuję, ale to gdzieś tam boczne myśli są, ale ja nie mam tekstu przed sobą, okej? Okay? Tak jak, nie wiem, czy wiecie, ale wiecie ten kanał Coin Bureau, co jest taki, tak? I tam ten guy mówi, teraz widzę, że próbują go zastąpić tą klientką tam, tak jak, żeby nie złapać się w pułapkę, jak było z Bitboyem, że Bitboy był twarzą, Bitboya wyrzucili ze swojej firmy i tyle. Bo pamiętacie, że Coin Bureau to nie jest guy, okej? Okay? To nie jest guy, to on tylko tam pracuje. Okej, okay, to pracuje. I on nie wie tego wszystkiego, on czyta materiał przygotowany. Text writer. Okay? Zobaczcie, że on się patrzy na kamerę, tak jak w wiadomościach się patrzą i leci tekst. Dobra? Ja takiego czegoś nie mam. Jakby tutaj była kamera, to byście zobaczyli, tu jest freestyle, tu są pokazywania różne, tu miny, wszystko, gestykulacja i to jest na żywo. Ja nie mam przeredagowanego tekstu, nawet mój typ odcinka, jak przygotowuję, to jest to po prostu... Virtuous mission. My po prostu jedziemy z tym tematem, tak? Virtuous mission. Tymczasem Bitcoin zbliża się do 28 tysięcy. I virtuous mission. Więc jak mam taki virtuous mission, to często jest tak, że podczas rozmowy wplatam różne elementy, które nabierają sensu podczas tej rozmowy, tak? I bo się dowiedziałem podczas dnia tego i owego, tak? Ale dobra, wracamy do XRP, więc zobaczcie. XRP w tej chwili ma 28 miliardów, tak? Kapitalizacji. 28 miliardów. Więc weźmy sobie taki. Weźmy sobie. Skopiujmy tutaj, czyli powiedzmy, że. Momencik. Już tutaj. Poczekajcie. 53. OK, 53 razy 0,52. Tak, to daje nam mniej więcej ten market cap, tak? Czyli przy obecnym market capie, przy circulating supply, OK? Powiedzmy, że XRP miałby 150. Ile mówiłem? XRP na ile? Na 150 razy, tak? 100 razy, tak? Do góry, tak? Razy 100 x-ów. A, sorry, to jest $52. Dobra, $52 razy... Kurde, jakieś dziwne te rzeczy są. Razy tyle. Daj nam. W tej chwili mamy ile tych? 3, 6, 9, tak? Mamy 3, 6, 9, 12 i tutaj dwójka. Nie wiem, to jest... Tu są tryliony już. Nie wiem, co jest po trylionie? Quadrillion, tak? Sam market cap... Ripple, jakby Ripple kosztowało $52, byłby 2 kwadryliony, tak? Kwadryliony dolarów, gdzie market cap całego krypto w tej chwili to jest 1,1T, czyli tutaj, gdzie ta szóstka jest, to jest jedynka. Powiedzcie mi, czy to jest realne w tej chwili? Powiem tak, czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe, ale prawdopodobieństwo tego jest w skali 1 do 10, 0,1, bym powiedział. Dobra? Także słynna prognoza, ile to jest? 589, tak? 589. Nie czytam teraz komentarzy, więc nie wiem. Dobra, 589, tak? Razy, wklejmy to. To by było dosyć grubo. Byłoby 31 i tutaj mamy 3, 6, 9, 12. Mamy tutaj 14 cyfr ogółem, więc... A pamiętajmy, że tutaj ta gdzie ta piątka to jest jedynka, to obecnie jesteśmy w market capie całym krypto, całym. Więc tak trochę to nie brzęgoli. Także takie ułożenia właśnie byłyby na temat portfolio, tak? Jak ktoś by sobie chciał. Możecie poćwiczyć sobie na przykład z różnymi monetami. Popatrzeć sobie.
jak to wygląda. No, gala, jeszcze tutaj właśnie na galę się czaję, to rano mówiłem o gali. No i gala zeszła bardzo ładnie tutaj do supportu. I teraz zobaczcie, jak mamy sobie Fibonacci, możemy sobie odmierzyć. Spójrzcie. Bardzo ładnie konsoliduje się tutaj na tej 60. I teraz jakbyśmy mogli sobie zobaczyć tą korektę tutaj, to wydaje mi się, że tutaj brakuje jeszcze jednego zejścia. Tak wizualnie widzę, że brakuje tutaj jeszcze takiego dipka, pipka na dół i tyle. Ale jak dotąd, słuchajcie, wolumen spada, spada cena. Dla mnie jest to znak na rewersal. Dobra? Więc pytanie tylko, czy to tutaj jest nasz dołek, czy on będzie tutaj gdzieś był. Wtedy możemy narysować na przykład kanał. Ok. Wtedy możemy narysować kanał. Powiedzmy gdzieś tutaj by był. I możemy go na przykład zrobić coś takiego. Tak? I tutaj by był nasz kanał tego wszystkiego. Tak? Tej całej powiedzmy korekty albo powiedzmy, nie wiem, wyjścia. Może to impuls będzie, nie wiem. Tak? To tutaj byśmy coś takiego mieli. Bo tutaj raczej się zakończył ten spadek cały. Tutaj, o, w tym miejscu. Nie? I ten. Tak by to wyglądało. Także no, czekam na tą tutaj galę. Ona bardzo podobnie ma taki zasięg jak ten NGL. No i tam niby są jakieś newsy tutaj idą. Ale właśnie mieliśmy jeszcze galę zobaczyć sobie w tym miejscu. Weźmy sobie tutaj na... tutaj. O. Weźmy sobie tutaj load. Fee social activity. O, dobra. Weźmy sobie tutaj... gala. Mamy gala. Dobra, zobaczcie, tutaj był social dominance jakiś. Coś się stało tutaj, social dominance nie mamy chyba, tak? Nie, tu był, a tutaj nie mamy developer activity. Dobra, to na razie to wyłączę. A to mam to w holders też nie mam. Te małe monety nie są właśnie. A nie, showmetrics, teraz zobaczymy. O, pięknie, zobaczcie. Gala zaczęła być akumulowana hardkorowo, jak miała 4-5 centów. Tu był hardcore, a właściwie zaczęła być akumulowana przy 2 centach, czyli tu cały czas ktoś kupuje, czy ktoś kupuje, jeszcze trochę za słabo to umiem, bo jeszcze możemy dystrybucję walletów tutaj zrobić, tak? Ktoś cały czas kupuje i mamy coś w tym stylu. I zobaczcie, tutaj bardzo dobry był social dominance, a daily active addresses nam zaraz powiedzą bardzo dużo. Ok? Nie ma jeszcze daily, tutaj było, wszystko się tutaj działo, ale... Ale ten, tutaj na chwilę Cię odłączę, Tomek, dobra, bo ten, ale dużo się tutaj działo, ale w tej chwili nie ma tego podbicia jeszcze, także czekam aż social dominance albo tutaj by się coś podbiło, to na razie jest bieda z tą galą, jak coś. Dobra, projekt Niebiańska Jerozolimia, tak właśnie, o, wreszcie wchodzi to na jakieś te wydarzenia. Słucham. Pamiętam jakieś 3 lata temu, jak gdzieś tam byliśmy chyba przed tym COVID-em, to ty miałeś taką strategię, że kupowałeś po tam 10-20 euro jakieś coiny. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Pewnie, że pamiętam. Właśnie miałem ci o tym powiedzieć też. No i właśnie teraz myślę, czy... Bo na przykład wtedy dużo tych coinów poszło, tak jak mówiłeś, tam Teta, Sandbox, jakieś tam inne Algo i tak dalej. Tylko że teraz chyba te coiny już nie mają takiego przebicia, żeby znowu je zbierać i myślę właśnie, jak taką strategię takiego trochę dłubania na teraz zrobić. I właśnie nie wiem, czy to nie są te takie deksy, które ty pokazujesz, ten przed chwilą, co to tam było, nie pamiętam, ten Bibank, Nasdex i właśnie tak kminie, co może być takim kolejnym fajnym akceleratorem na przyszłość, nie? Żeby tak sobie rozdrobnić trochę tej kasy. No właśnie to te rzeczy, które tak pokazuję tutaj i no sam w nie wkładam, tak, wszystkiego oczywiście nie pokazuję tak na filmikach tam na YouTube, ale to są mniej więcej te rzeczy, no i to jest bardzo podobna strategia, no bo ja mówię tutaj podałem, jakby ktoś chciał, wiesz, mieć max ma tylko 5000 i tylko wkłada na przykład to i to, ale wiesz, no tak jak ja wtedy nie miałem za dużo kasy, bo byłem po 2017 roku, byłem pod wodą, to brałem to z bieżącej kasy, no i tak wkładałem po 20-30 euro, co mniej więcej 2-3 dni, tak, czyli wychodziło w tygodniu, że było to jakieś 50, tam powiedzmy 60 euro,
No i tak zbierałem je przez miesiące, tak, kolejne, czyli zaczynając mniej więcej, tak jakbyśmy zaczęli od powiedzmy marca albo kwietnia do teraz i pyk, pyk zbierałem. Postawiłem sobie targety, że na przykład będę musiał mieć KNC 5000, Renu miałem wtedy chyba 10 tysięcy i ZRX-a zbierałem do 5 tysięcy. No i zbierałem, dół, dół, pożoga, dół, pożoga, aż tu nagle bam! Ren, którego kupowałem za 5 centiaków, zaczął być już za centów 20. I zobaczcie, jakie wtedy było wow, zdziwienie o portfolio. KNC, które kupowałem za, nie wiem, 9 centów, bam, 47 centów jednego tygodnia, tak? I ja mówię, wow. No i wtedy zrozumiałem już, że ta droga to jednak jest droga bardzo, powiedzmy, dobra, gdyż później te coiny, które wywaliły w pierwszym pakiecie, jak mieliśmy 2020 rok, w pierwszym takiej tej pompie tych coinów, tak, tam gdzie było też BIDAO i tam te inne rzeczy, to tak wystrzeliły do góry, zdało mi paliwo na całą hossę, którą po prostu wtedy skeszowałem i potem dobra inwestycja w Banda się udała, gdzie Band wystrzelił, gdzie 0,1 Bitcoina jak kupiłem, Banda poszło na 1, chyba 0,5, wtedy wyjąłem ogólnie 1,05 Bitcoina. No i wtedy już widzicie, bam, 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 bam i poszło wszystko, tak? Także, no nie wiem, teraz już widzę mniej więcej, jakie monety mogą być popularne. Już teraz wiem więcej o trendach, wiem więcej o cyklach, wiem więcej o pakiecie jakby technologii, co było hypem. No już jest o wiele więcej w tej wiedzy, która jakby pokazuje, od czego zależy hype, nie? Od czego zależy hype. No właśnie, no jak na przykład wtedy kupowałeś te coiny Band, coś tam i tak dalej, to też miałeś podobną analizę, jak teraz robisz z tym właśnie Nasdexem, czymś tam, Bibankiem i tak dalej? Absolutnie. Nie miałem takiej analizy. Wtedy po prostu leczyłem rany. Nie miałem czegoś takiego. Dlatego mówię, ten kanał w ogóle powstał dlatego, że ja popełniłem dużo błędów, ponieważ nie miałem takiego kanału. Po prostu nie miałem takiego kanału. I jak w 2020 startowałem, zrobiłem ten kanał, to na początku nie było tutaj nikogo. Nikogo nie było. Ja miałem chyba 5 userów, w tym 3 moje konta, czy 4, więc był jeden user. Później coś się zmieniło i było chyba 15 ludzi przez długi okres czasu. I później, jak Feniks tam raz wspomniał o mnie, tak, że to taki kanał, co tutaj ten, i wtedy nagle ludzie zobaczyli Telegram, oh my god, zobaczyli szybki start, oh my god, zobaczyli, że tutaj to podaje, oh my god, i nagle Dyson razy 4 się włączył i po prostu wszystko było zaciągnięte, ale to dlatego, że ta wartość produkowana była ogromna, tak, była ogromna. I teraz właśnie produkuje znowu ten pakiet potrzebny, bo już część ludzi się nauczyła, część wraca, część tutaj i właśnie dodaje właśnie takie portfolio, dodaje właśnie nowy szybki start, update znaczy. No i oczywiście jest na płatnym kanale jest inny, jest taki premium szybki start, który już ma te rzeczy tam porobione i też dorabiam nowe, tak? I także, no nie wiem, no takie po prostu rzeczy, bo nie każdy ma czas na day trading. Okej, okay, to jest założenie. Nie każdy ma czas na day trading. Po prostu ilość, tak jak ja widzę, ilość day traderów, jakbym tak powiedział tutaj, to może 1% z nich, może 1% z nich zarabia. Mówimy tutaj o day trading, tak? Rzecz, którą na przykład ja stosuję, to jest powiedzmy wejście raz na tydzień, raz na 2000. Szukanie na większych osiach poziomu wejścia, bazując powiedzmy na poziomach, bazując na indykatorze jak RSI i na przykład CHOP Index, bazując na przykład VWAP-ie, bazując na przykład na Fibonacci, tak? I tego typu parametrach i patrząc na wykres z perspektywy formacji fal Eliota, tak? I wtedy jeżeli złapiemy się w punkcie, to tak jak powtarzam często, ja łapię wedge, łapię dywergencję, jak patrzymy na to i dodamy jeszcze inne elementy, tak, których nie ma w tej chwili na tych darmowym szybkim starcie, to to jest moje wejście i dziękuję, tak? I jest jedno wejście powiedzmy na tydzień, dwa, czasami nawet na miesiąc i ciach, duży procent i dziękuję. I dziękuję. I wtedy właśnie każdy ma czas na takie wejście, bo jak ktoś pracuje, to bardziej go interesują osie 4-godzinowe, dniowe, niż na przykład 15-minutowa. To oś nie da rady, trzeba wejść i trzeba wyjść podczas dnia, tak? A najgorzej jest, jak ktoś dobre ma wejście na 15 minutówkach i liczy, że to będzie ten ruch, że to będzie ten ruch, że to będzie ten ruch i już odlicza. I tak jak zrobiłem tą sondę, że
czy trzymacie monety? I 60 chyba 7% czy 8 odpowiedziało tak, trzymamy, a właściwie więcej, bo tam w drugim pytaniu było też, że nie sprzedają, tylko czasami. I dlatego gramy na płynność, dlatego pokazuję cały czas tę likwidację, to jest gra płynności, gdyż ta cena wraca. Ci ludzie, co kupują tutaj, oni nie sprzedają tutaj. Oni są tutaj do końca i zobaczcie, jak cena spada szybko. Bam, brana jest ich kasa i cena leci dalej. Cena idzie do góry, schodzi tutaj, żeby zabrać ich kasę i na przykład wtedy znowu może iść do góry i już ich nie ma. I dużo ludzi na przykład na day tradingu mogłoby zarabiać, ale po prostu nie sprzedają w odpowiednim momencie. Nie sprzedają. Tylko po prostu trzymają. Ja mam ten problem, że ja za szybko sprzedaję. Dobra, już tego, już kończę. Dobra, słuchajcie, bo muszę kończyć, także tylko szybko przylecę. Tutaj ktoś jeszcze podał, Maćku, kiedyś mówiłeś o tym zabezpieczenie. Mieszkanie, kredytu i cena rynkowa klapnie, to bank może zwołać dopłatę, ponieważ samo mieszkanie nie jest wystarczającym. Tak, to się nazywa LTV. Loan to... Loan to value, tak? Loan to value, czyli jeżeli powiedzmy dostajecie tam kredyt LTV na 80%, to dostajecie 80% wartości mieszkania, gdzie wkład własny to 20%, ale jeżeli wartość mieszkania spadnie dramatycznie, że już te 80% jakby bank nie ma tego zabezpieczenia, tam w umowie jest macie napisane, to wtedy bank może domagać się dopłaty na przykład, tak? Dopłaty do tego kredytu, a w innych wypadkach może na przykład żądać też spłaty, nie? Właśnie tutaj. Normalnie już nie kupujesz tych coinów z tej dawnej hossy, tak jak mówisz, że Cardano raczej nie. Nie wiem, nie kupuję. Ile jeszcze coiny możesz brać z tych coinów, które już robiły te, nie wiem, 50-100 x-ów, czy to w ogóle się opłaca twoim zdaniem? No akurat te coiny, co tam ja biorę, to mam podane tam na drugiej grupie, tak? W takim kanale jest portfolio. I tam będę właśnie to uaktualniał teraz, także no tutaj nie mogę za bardzo powiedzieć, ale powiem tylko tyle, że starych tych monet nie kupuję. Na przykład miałem Atom i teraz jak była ta podbitka tutaj ten, to podziękował. Za dużo Atomu też nie będę brał. Jedynie mam to Linka, dosyć, ale to tylko tak, że jak będzie mega pompa, to ja się po prostu z niego powystrzelam, tak częściowo, bo myślę, że on jest bardzo niedowartościowany, jednak ma inflację bardzo wysoką, więc tutaj bym nie liczył, tak jak niektórzy podają, że Link będzie po $300. Nie liczyłbym na to. Może tak, ale nie liczyłbym na to. A ta druga grupa to jest jakaś płatna, ta portfolio czy coś? No tak, masz u góry, masz link na darmowych powiadomieniach, jest link do tego. Ja tego w ogóle nie reklamuję, a dopiero później będę dawał linki tam pod YouTube i ten, bo to po prostu tego nie pokazuję, tak nie mam za bardzo czasu właśnie, żeby to pokazywać, ale wezmę się za to. I ten, także tutaj, bo to kiedyś był tylko darmowy kanał, ale później niestety jak miałem iść już w jakąś ze stron, no to albo będę full time krypto, albo nic z tego. Kiedyś było wiele mniej coinów do wyboru, nie? Teraz to co chwilę jest jakieś nowe, dziwne. Dokładnie. Nowe blockchainy, nowe ten interoperability i w ogóle. Także tyle z tego update'u, jak tak mniej więcej ci odpowiedziałem. Spoko. Maciek, czy uważasz, że Chiliz 2.0 mainnet swap, coś tam backup na Binance może podbić cenę? Nie wiem, jeżeli ma wydarzenia, ładnie w tej chwili wygląda tutaj, tu tworzy się dywergencja, więc ja akurat tutaj zagrałem troszeczkę na Chiliz i czekam. Najlepsze jest to, że po prostu te paterny technicznie mogłyby zejść na dół jeszcze, żeby zrobić taką dywergencję. Wtedy byśmy mieli piękną trzypinową, czteropinową dywergencję, ale ostatnio, tak jak już mówiłem, to przez chyba ostatnie 3 miesiące te konsolidacje tutaj strzelały do góry. Dobra, ja tylko lecę po tych teraz. Nasdaq sobie 20% dokładnie. Nasdaq przez cały czas był tam pokazany. A ja chciałem otwarcie historię z... pokrótce opowiedział twoją historię z Linuxem. Co tam się stało, że się zraziłeś? Pytam, bo sam używam od... Oczywiście winda. Nie mam żadnej historii z Linuxem. Także to chyba nie ja, wiesz? O to chodzi. Nie mam. Proszę pana, wygląda cake długoterminowo. Cake musi coś zrobić tam na tym cake'u, bo na razie on się tam gotuje. To tak jak to sam powiedział, cake się gotuje nagle. Ja już mam tutaj analizę zrobioną. O, mniej więcej cake też bardzo ładne wyjście z tego patternu. I tylko, że cake tak troszeczkę tutaj mi się wydaje jeszcze bokiem będzie szedł.
Na Coinglass też to jest. O, proszę bardzo, na Coinglass też są te. O, to muszę zobaczyć. Tego nie widziałem na Coinglass. Dobra. Cześć, w ostatnim filmie mówiłeś o aferze z youtuberami. Dodałeś, że po drugiej stronie ulicy duży słoń. Myślę, duży słoń to po prostu kwestia tego taniego paliwa i zablokowanych. Możliwe. Może coś więcej? Pokazywałeś dane z Japonii ostatnio. Zapytałem, jak wy. Uj, coś mi daje. Rynek pracy, zarobki w Polsce w wysokim bezrobociu. Okres mniej więcej 2000. No, przy dużym bezrobociu ludzie brali taką pracę, jaka była, dokładnie, poniżej najniższej krajowej. Pracownik wykwalifikowany nie miał szans na dostanie pracy fizycznej, sezonowej. Tak, zgadza się. To było też w Irlandii po 2008. Dobra emerytura w tamtym czasie 2K, zarobki miesięczne osoby, które nigdy nie mogły znaleźć pracy, 400. Pamiętam ten czas. Przenosząc to na dzisiejsze warunki, w których możesz być wziąć do kredytów, daje to niezły wpierdziel. Właśnie dlatego mówię, to co tutaj pokazuje, to jest ta siła zdobycia tych pieniędzy. Nikt jej nie docenia, a osoby, które zaczęły swoją pracę w 2013 roku, w ogóle nie pamiętają złych czasów. Oni myślą, że tak jest cały czas, że jest good, cały czas no problem, będziemy żyć na debecie. Jest pięknie. Także zgadzam się tutaj, no. Nawet masz dobrą ikonkę Gaplińskiego. Zainwestowałbyś jeden Ethereum w Kanga Wallet. Nie wiem, co to jest Kanga Wallet. Kanga Wallet czy Kanga Wallet? To trzeba byłoby mi powiedzieć. Nie wiem, co to jest Kanga Wallet. Chodziło o market cap. Chodzi o coina MC. Aha. Zbieram MC. MC. Dobra, to jest ostatnie coś, co zobaczę. Idę, bo już, jak już mielę tyle, to już nie da rady mi ten. O kurna, MC. O rany, nie wiem. Dywergencja jest? Jest dywergencja. Tu bym uważał, bo to wygląda jak na fala już tutaj piąta. I teraz pasowałaby nam tutaj dywergencja. Tak bym to powiedział. Chociaż ta czwórka nam tutaj jeszcze mówi, że to może nie być koniec tej fali piątej, tak? Także tutaj w tym miejscu rozegrałbym po prostu ten trójkąt, jeśli o to chodzi. Bo tutaj mamy 1, 2, 3, 4 i tutaj tak piątka, ale raczej myślę, że to już jest koniec tej piątki, bo już mamy trzy piny dywergencji, tutaj było A, B i schodzimy. Wtedy odmierz Fibonacci odtąd dotąd i tutaj mniej więcej, zobacz, mamy fajny poziom, o tutaj. Okay, to by dawało nam taki head and shoulders. Tu była konsolidacja, no jeżeli te punkty plus jakiś VWAP by tutaj było, albo średnia, dałyby nam niezły tutaj, momencik. Oho, pięknie, ale strzał. Dniówka, daily, jest tutaj, tu też mamy poziom dniowy, o zobacz, na tym samym, proszę bardzo. I pewnie jeszcze mamy tutaj FIPSy, więc jest to silny poziom, tu bym oczekiwał retestu. 4,24, proszę bardzo. W tej strefie od 23 centy do 28 centy bym patrzył na jakiś retest w tym miejscu. Jeżeli cena teraz odbija, to z tego trójkąta tutaj te wyjście. Dobra. The Power of Land, świetnie, też dobre, przeprowadził predykcję BXX. BXX musimy poczekać, aż tam się ruszy cały rynek. Oni tam nie mają źle, tylko po prostu nie ma tego paliwa. Codziennie też patrzę. Coiny z małym market capów. Kiedy będziesz zaczynał? Już zbieram te coiny. 18,5 zawsze przychodzi recesja, wypada na 2026, czyli nasz 2025 ten. Świetnie, skopiuję sobie ten obrazek, jak coś to go przeanalizuję dalej. Tym założyciele Gala się nie pokłócili, walczą w sądzie. To nie Gala, to... Aha, ja powiedziałem Gala, tak? A czy czasem... A, tak, właśnie. Gala chyba się oni się pokłócili, nie? Bo wtedy to było, z jakiś miesiąc temu. Panowie oczywiście inwestują w nowe projekty, czy podbijam pytanie, czy jest drugi kanał? Co? Jaki drugi kanał macie, o co kaman? Znaczy, drugi kanał, no, wersja płatna po prostu. Teraz będzie lawina kamieni na Ethereum, tak. IDX ma szansę jeszcze, oj, IDX zawiódł mnie po prostu. Wyszedłem połowę, potem stop loss mnie wybił i do widzenia. Zrobisz szybką analizę Dash. Dobra, to jest ostatnia analiza, jaką zrobimy. Zaraz. A gdzie są... L1-ki. A, tutaj powinny być L1-ki. A, L1-ki. I mamy Dash. Kurde, nie mam Dasha tutaj? O, dobra. Dash, $27. O kurtyna. Ale tanio, ale Dash tanio. Oh my god. No dobra, Dash jest bardzo tani. O, tutaj breakout tego poziomu. Kiedy to było? Do widzenia. Także Dash jest bardzo tani. Logarytmiczna skala. Pięknie wygląda. Jest jakaś dywergencja? Na razie nie ma. No jesteśmy w tym samym polepku, dobra?
mamy tutaj poziom oporu, który dopiero aż będzie breakout, to tutaj coś można ładować. W tej chwili te wszystkie parametry tutaj, co były, te wszystkie takie konsolidacje wyłamywały się do dołu i mi brakuje, żebyśmy teraz spadli tutaj, a tutaj spadli wyżej i mamy piękną dywergencję, piękne odbicie. To był idealny stan. Ale tak jak mówię, ostatnio tutaj nie było wyłamań do dołu, a były wyłamania do góry. Więc teraz jak mamy ten kanał tutaj w tym miejscu, tą trendlinię w tym miejscu mamy, to teraz zobacz, że odbicie tej trendlinii, no wychodzi ten ze stop lossem niżej, no i wtedy ryzyko trzeba podjąć. Nigdy nie ma 100%, że tak, to już jest to wejście, tak, dzisiaj Janusz w to wejdzie i w ogóle. Nikt nie ma, tak? Ale tu ładnie w ogóle wygląda ten kanał cały. Bardzo ładnie. 1, 2, 3. Możemy sobie teraz to przedłużyć. O, bardzo ładnie, zobaczcie. I ładnie idziemy w tym kanale. To tak wygląda, jakby to było X, tu. Tu by był koniec. Albo tutaj następuje teraz koniec, nastąpi, tak. Wizualnie brakuje mi jeszcze tego spadku, ale już ostatnio tutaj były te końce. To na tych monetach, które wcześniej poszły z naszego tutaj pakietu. To tyle, na razie, słuchajcie, trzymajcie się, duży bardzo live. Czym żywi się dzika kuna? O kurna, nie wiem, robakami spod kamienia. Dzika kuna żywi się robakami spod kamienia. Dobre. Jaką giełdę używać po nowych regulacjach? Kurde, nie wiem, trzeba VPN-a chyba szukać, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, dobra, kończę. Na razie, trzymajcie się. Ja tutaj się zawijam i do zobaczenia.